Jeżeli usuniemy czegoś za dużo, to możemy stracić część naszego własnego ja, czy naszej przeszłości, czy naszych pamięci. Jeżeli usuniemy czegoś za mało, no to może ten nowotwór może nawrócić. Więc kto powinien decydować? Czy chirurg powinien decydować o naszym życiu? Czy pacjent sam powinien decydować? Oni w Chinach cenią naukowców i naukę, w przeciwieństwie do u was w Polsce, bo u was naukowców się nie ceni, prawda? Miejmy nadzieję, że to się zmieni na przestrzeni czasu. Oby. Zauważa pan jakąś zmianę w tym kierunku? Nie. Jeżeli śpimy krócej niż 7 godzin, to jest szkodliwe naszego zdrowia. Wiemy, że jak człowieka w ogóle pozbawimy snu, to może mieć halucynacje. Ale też krzywa rośnie mocno do góry, jeżeli śpimy za długo. Bo to i skraca życie, i zwiększa szansę zrobienia, znaczy dostania udaru mózgu. Nie wiesz, jaką drogę wybrać, wybieraj najtrudniejszą. Dlatego, że to ci stworzy najwięcej możliwości, a również będziesz miał najmniej konkurencji. Bo najmniej osób podejmie taką trudną decyzję. No właśnie. Jak gdybym na początku wiedział, że ile to będzie pracy, to bym się nie odważył, ale nieświadomość w tym przypadku była błogosławieństwem. Siemanko, mam dla was największy deal od Cambly w tym roku. Jeśli dalej ktoś ma wątpliwości, czy uczyć się angielskiego, to polecam wpisać sobie kilka fraz w Google po polsku i po angielsku i porównać ilość wyników. Różnica jest drastyczna. Cambly to aplikacja do nauki angielskiego. Możecie bukować lekcje 24 godziny na 7. Rozmawiacie z native speakerami, czyli osobami, które od dziecka mówią w języku angielskim. Możecie sobie wybrać, jakiego akcentu chcecie się uczyć i z takim nauczycielem pracować. W Cambly możecie korzystać z zajęć indywidualnych i zajęć w małych, 2-3-osobowych grupach. Z kodem PRZEMEK60 pierwsze 200 osób zgarnia minus 60 na plan roczny. Z rabatem możecie zacząć od 49 zł miesięcznie dla lekcji grupowych. Pełen dostęp do zajęć 1-1 i grupowych od 229 zł miesięcznie. Dla osób słuchających www.cambly.com. Dobra, to tyle. Uczcie się angielskiego. Zarabiajcie w walutach lepiej stojących niż polski złoty. Pozdro. Wiesław Nowiński. Dzień dobry. Dzień dobry. I jakbyśmy zaczęli od tego, że powie pan ludziom, czym się pan zajmuje. Jakby to powiedzieć w skrócie, jestem budowniczy pomostu między nauką, medycyną i sztuką. Mhm. Tak w skrócie, przy czym jeśli chodzi o... Mamy dużo czasu, proszę nie skupiać się na skrótach. Przy czym jeśli chodzi o to, co mnie najbardziej interesuje, to mózg ludzki. Mózg ludzki to jest jedno pytanie, które do pana miałem. Co to znaczy, że pan prowadzi badania na połączeniu medycyny, nauki i sztuki? Mógłby pan to rozwinąć? To znaczy, że próbuję budować pomosty. Dlaczego między medycyną a nauką? No, pierwsze robić badania naukowe, żeby pewne rzeczy móc dalej zaimplementować, a potem implementować, robić aplikacje, które na przykład stosowane są w medycynie. Dlaczego jest sztuka jeszcze w tym równaniu? Dlatego, że uważam, że mózg jest piękny. No, jeżeli da się piękno mózgu również wyrazić przez sztukę, to jak najbardziej trzeba to dołożyć. Jeśli da się pokazać piękno mózgu przez sztukę, co pan poprzez to rozumie? Rozumie to, że jeden z ostatnich modeli mózgu, jaki żeśmy zbudowali, jest bardzo pięknie pokolorowany i kolory po pierwsze starają się odbijać, jaka jest funkcja danej części, danej struktury w mózgu, a po drugie również są jakoś tak dobrane, że jak się patrzy na całość, on jest piękny. To nie jest wcale takie proste, dlatego że ten mózg składa się z około 3000 trójwymiarowych kawałków i można sobie budować dowolną scenę, tak jak z klocków Lego. I przy jednej kombinacji to może nie wyglądać ładnie, przy innej może wyglądać, więc te kolory są tak dobrane, żeby przy różnej strukturze, przy różnej kombinacji tych klocków, żeby to było piękne. Udało mi się to zrobić dzięki temu, że moja małżonka i moja córka, które mają bardzo wrażliwe oko na kolory,
w tym uczestniczyły. No i wydaje mi się, że efekt jest fajny. Nawet ten atlas pokazywany na największym spotkaniu medycznym w Chicago, gdzie z reguły bywa 60 tysięcy ludzi, dostał jedną z nagród właśnie za estetykę. Co było fajnego, że jak to demonstrowałem, przychodziły różne osoby po 2-3 razy i się pytam, czy macie państwo jakieś pytania? Nie, nie mamy. Przychodzimy, żeby popatrzeć, bo ten mózg taki jest piękny. Jaką rolę pan myśli, że piękno gra w tworzeniu takiego projektu? Myśli pan, że to jest bardzo istotne, żeby to rzeczywiście ładnie wyglądało? Jest istotne dla mnie. Podejrzewam, że może być również bardzo istotne dla potencjalnych użytkowników, dlatego że jak pokazują różne statystyki, neuronauki są najtrudniejsze w szkołach medycznych, jest olbrzymia bariera. Wydaje mi się, że jeżeli pokażemy piękno mózgu, to ta bariera w pewien sposób może być zniwelowana. Czyli ludzie będą się troszeczkę mniej obawiali mózgu przez to, że jest w taki piękny sposób przedstawiony. Ja mam taką nadzieję. Oczywiście nie mam żadnych badań statystycznych. Natomiast co ostatnio, przez ostatnie kilka lat zrobiłem dużą galerię o mózgu. Ona zawiera ponad 8600 obrazów. Korzystają z niej ludzie z 90 krajów. I właśnie jest taka bardzo kolorowa i myślę, że się ludziom to podoba. Tak, piękne to jest coś, nad czym ja się często zastanawiam, bo patrząc na to, co się dzieje na świecie, to jest takie podejrzane. Na ile warto się skupiać na pięknie, jeśli mamy tyle problemów, są wojny, są różnego rodzaju choroby, jednocześnie są ludzie, którzy dbają o to, żeby rzeczy ładnie wyglądały, więc to jest zawsze dla mnie taka zagadka. Czy to jest rzeczywiście warte skupiania się na tym i poświęcania czasu, czy może to jednak nie jest aż tak istotne? To jest kropka nad i. Bo przede wszystkim liczy się poprawność i dokładność. Na przykład ten atlas, o którym mówię, to pasowanie struktur jest na poziomie trójwymiarowych, jest na poziomie 0,1-0,2 mm, co jest bardzo wysokie, biorąc pod uwagę, że dane były rekonstruowane z rezonansu magnetycznego, który ma rozdzielczość 0,5-0,8. Więc tu był główny nacisk, ale uważałem, że skoro już tyle pracy było poświęcone, trzeba jeszcze dołożyć tą kropkę na D. Czyli myśli pan, że to warto jest poświęcić czas jednak na to takie ładne wykończenie, po prostu, żeby projekt był zamknięty jako taki dobrze zbudowany, żeby nie było żadnych braków, nawet pod aspektem wizualnym. Jeżeli chcemy to zrobić nie tylko dla siebie, ale dla innych ludzi, to myślę, że trzeba zrobić wszystko, żeby inne osoby uważały, że o, to jest fajne, to jest piękne, jak jest piękne, to mogę z tego korzystać. Przy czym, jak mówię, piękno to jest kropka na D. Ja pamiętam, jak ten atlas demonstrowałem kiedyś w Bostonie do osoby, która była prorektorem szkoły medycznej. No i zadawał mi pytanie, czy może pan pokazać to i to? Ja wiem, mogę. Za drugim, trzecim, piątym pytaniem był coraz bardziej zdziwiony. W końcu powiedział, ja uczę przez 15 lat centralnego systemu nerwowego, ale nikt nawet nie jest blisko z tym, co ty zrobiłeś, prawda? Czyli znowu, piękno na pewno się przydaje, ale gdyby nie było tej poprawności, gdyby nie było tej unikalności, to samo piękno jest bezwartościowe. Mhm. Teraz sobie myślę, że piękno też wzbudza zainteresowanie, że można przejść obok czegoś i zobaczyć, że to nie budzi zainteresowania. Jednocześnie jeśli się przechodzi obok jakiegoś obiektu, który jest piękny, to zwraca po prostu uwagę. Więc już jest takim haczykiem, który zwraca zainteresowanie i ktoś być może wejdzie troszeczkę głębiej. No na pewno. Jest coś innego, jest może coś oryginalnego, coś, co może ludzi zainteresować. Mhm. Jak pan zaczął się zajmować mózgiem i tak właściwie dlaczego pan zaczął się zajmować mózgiem? Jest ciekawa sytuacja, bo nigdy nie miałem w planie, że będę się skupiał na mózgu, natomiast zawsze chciałem robić zastosowania medyczne. I jeszcze będąc w kraju, zająłem się w Polskiej Akademii Nauk współbieżną rekonstrukcją obrazów, która jest wykorzystana oczywiście w tomografii komputerowej.
ale mózgu... Co to znaczy? Bo mam też o to pytanie, bo czytałem o tym i myślę sobie, nie mam zielonego pojęcia, co to znaczy. To znaczy, że w tomografii nie generujemy bezpośrednio obrazu, tylko generuje się rzuty. Jeżeli promienie rentgena przechodzą przez dany obiekt, to one są pochłaniane. I to jest tak zwany rzut. I z tych rzutów za pomocą metod matematycznych rekonstruuje się obraz. I oczywiście nam wtedy zależało, żeby to zrekonstruować bardzo szybko. I dlatego ja się skupiłem na metodach współbieżnych. No, to było ponad 40 lat temu, no więc to było coś rzeczywiście nowoczesnego. Potem jak wyjechałem do Singapuru... Mogę jeszcze pana zatrzymać? Co to tak? Znaczą rzuty? Rzuty to znaczy takie płaskie obrazy, które się nakłada na siebie i dorabia się... Nie, to znaczy takie projekcje, jak na przykład świeci światło na mnie, to za mną pojawia się rzut tego światła, prawda? I to jest rzut. Teraz możemy sobie wyobrazić, że za mną jest cała tablica takich czujników, które czytają intensywność światła. I potem z tej intensywności one spróbują zrekonstruować mój kształt, moją twarz i tak dalej. Na przykład taką metodę stosowano, jak chciano określić wielkość gór lodowych. Statek po prostu robił takie, można powiedzieć, zdjęcia, czyli rzuty, objeżdżał wokół skałę i potem z nich rekonstruowano, rzutując zwrotnie kształt. Oczywiście jest to przybliżone. O więc to były tego typu metody. A wracając do mózgu, jak wyjechałem do Singapuru, znalazłem się w centrum, które współpracowało z Johns Hopkins, to jest najlepszy szpital amerykański. No i żeśmy rozpoczęli kilka projektów. Były projekty kardiologiczne, ortopedyczne, no i neurologiczne. Ja oczywiście na żadnej działce się nie znałem, ale jedna z moich filozofii życiowych jest, że jeżeli nie wiesz, jaką drogę wybrać, wybieraj najtrudniejszą. Dlatego, że to ci stworzy najwięcej możliwości, a również będziesz miał najmniej konkurencji. Bo najmniej osób podejmie taką trudną decyzję. No właśnie. Jak gdybym na początku wiedział, że ile to będzie pracy, to bym się nie odważył. Ale nieświadomość w tym przypadku była błogosławieństwem. I tak to się zaczęło. Zwłaszcza, że miałem już prawie 40 na karku. Jak robiłem doktorat, a doktorat też robiłem ze spraw interdyscyplinarnych, czyli odszedłem od swojego głównego kierunku studiów, jakim była elektronika. Pytałem się mojego recenzenta, kiedy należy już tak dojrzeć naukowo, żeby już pracować w tej samej działce. No już do 40 to już trzeba się ustabilizować. A ja dopiero wtedy zaczynałem nową działkę w życiu. Także to była decyzja taka strategiczna, również dlatego, że Singapur był w dalszym ciągu jest bardzo konkurencyjny. Koledzy byli głównie po studiach amerykańskich. Ja jeden byłem z Polski, po studiach polskich, więc musiałem nadrabiać pracowitością i kreatywnością. Czyli te studia w Polsce były rzeczywiście gorsze w porównaniu z tamtymi? Czuł pan ten dysbalans? To znaczy, ja tego nie czułem, tylko jak się patrzyło na CV ludzi, no to no, ten skończył Harvard, ten skończył MIT, ten skończył to czy tamto, prawda? A tutaj przyjeżdża Polak no, z Politechniki Warszawskiej. Gdzie jest ta Polska, prawda? Więc na pewno nie dawało mi to żadnej przewagi nad kolegami. A dalej, dlaczego jeszcze to się potoczyło w kierunku mózgu? Dlatego, że ja miałem taki swój proces, jak szybko weryfikować, czy coś ma sens, czy nie. Bo my naukowcy oczywiście mamy masę pomysłów, robimy różne badania, publikujemy setki artykułów. Pytanie, jak to jest przydatne, prawda? Ja byłem w środowisku, gdzie liczyła się efektywność. Liczyło się, czy to, co zrobisz, to czy możesz opatentować, czy to jest nowe, prawda? Czy ktoś te patenty potrzebuje?
czy ktoś chce tą technologię, czy możesz to skomercjalizować. Z czego wynikało to środowisko? Dlaczego to środowisko różniło się od innych środowisk, gdzie ludzie nie przykładają do tego tak dużej uwagi? No bo to jest Singapur, to jest kraj, jeden z krajów najbardziej innowacyjnych, który zdecydował, że zbuduje gospodarkę w oparciu o wiedzę. Prawda? Tego, że jest to mały kraj, nie ma zasobów naturalnych, wodę musi importować, piasek musi importować, talenty musi importować. A dzisiaj jak popatrzymy na statystyki, to jest trzeci najbogatszy kraj na świecie. A jak my popatrzymy na Polskę, jesteśmy poza pierwszą pięćdziesiątką. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że postawił na badania naukowe i naukę. Przydatną naukę. Taką, przydatną, konkretną naukę. Więc na pewno to, że z Polskiej Akademii Nauk, gdzie koncentracja była na publikacjach, przejechałem do Singapuru, gdzie zupełnie było inne rozliczanie nauki, spowodowało, że zmieniłem swoje myślenie. I dlatego mówiłem, stosowałem taki proces, że jeżeli coś robię, to musiałem szybko weryfikować, czy to działa, czy nie. I sobie taki proces wymyśliłem, że to nie ja powinienem decydować, czy dany projekt jest dobry, czy nie. To nie mój szef, czy jakaś rada naukowa. To powinni decydować moi potencjalni użytkownicy, prawda? A gdzie są moi użytkownicy? Z reguły się mówi, a będę współpracował z jednym, z dwoma lekarzami, to on mi powie, czy to jest przydatne. Nic bardziej mylnego, jak się okazało. Natomiast ja robiłem szybko prototypy z tego, co nas interesowało. Działające, czyli można było na komputerze zademonstrować, o, to tak działa. I przedstawiałem na największych spotkaniach medycznych. Takie typowe UX-owe podejście, badanie doświadczeń użytkowników. Tak jest. I jeżeli ludzie się pytali, o, czy jest produkt? Ja mówię, nie, bo przecież to jest, nie jest komercyjne, tylko jest naukowe. Ale czy planujecie zrobić? Abyście kupili, tak. Czy jeżeli była firma, która chciała zrobić licencję, czy jeżeli była nagroda od towarzystwa, to ja wiedziałem, że jestem na właściwej ścieżce. Jeżeli nie było zainteresowania, to trzeba jeszcze odrobić pracę domową albo z tego zrezygnować. I właśnie mózg się zawsze odwdzięczał. Czyli ten proces polegał na tym, że pracował pan nad badaniami, tworzył pan prototyp, pokazywał pan na konferencji i na konferencji pan walidował, czy ten prototyp jest przydatny dla rynku. Absolutnie. A dodatkowo jeszcze składałem patent. Bo tak, jak się jedzie na konferencję, no to jest taki nóż obosieczny. Z jednej strony, jak nie pokażesz, to nie dostaniesz feedbacku od ludzi. No ale jak pokażesz i zobaczą filmy, im się to spodoba, to skopiują. Mhm. Prawda? Więc co ja robiłem? Ja składałem tak zwane patenty tymczasowe, provisional. I to wyglądało w ten sposób, że wsiadałem do samolotu w Singapurze, moi ludzie od biznesu składali patent, jak lądowałem w Chicago, patent provisional już działał. I w momencie, jeżeli było zainteresowanie komercjalne, było zainteresowanie firm, ten patent się zrobiło konwersję na patent regularny. Drogi był taki patent? To jest kosztowne, żeby w ten proces wyjść? To jest kilka tysięcy, więc to nie był początkowo, to nie jest duża suma. Złotych taki, czy dolarów? Dolarów. To nie jest duża suma, jeśli chodzi o patent. Duża suma jest, jak już robimy patenty tak zwane PCT i składamy w kilku krajach świata, no to idzie w dziesiątki, może i w setki tysięcy. Dla Polaków to chyba dużo, kilka tysięcy dolarów za patent. Wszystko zależy, jak się na to patrzy. Jeżeli to jest, patrzymy na to, że to jest inwestycja i się zwróci, to wcale nie jest taka duża. To jest raz. Po drugie, ostatnio była konferencja organizowana przez Urząd Patentowy, no i pani prezes urzędu powiedziała, że no my w Polsce też prowadzimy te patenty provisional, tymczasowe, więc być może to będzie znacznie tańsze rozwiązanie. Więc mówię, to jeszcze dodatkowo było zabezpieczone. I potem efekt był taki, że mając taki proces, ja z jednej strony dostałem sporo nagród od towarzystw medycznych, nie dlatego, że się jechało tam po nagrodę, tylko jechało po walidację, jak również wylądowałem z dużą liczbą patentów, w sumie 71 patentów międzynarodowych. I znajomości. Och, znajomości, to jak wyjeżdżałem z Singapuru, to chyba ponad 10 tysięcy wizytówek
musiałem coś z tym zrobić, bo trudno. Bardzo dużo kontaktu, bo z reguły w ciągu roku do Stanów czasami się 3-4 razy latało, plus do Europy, plus jeszcze Azja, także stąd też mam status 1 000 000 przelatanych mil w liniach amerykańskich United. Dostajesz jakiś bonus za to? Dostaje się bonus w tym sensie, że można w salonach przebywać, jak się przyjeżdża w lodżach na lotnisku. Kiedyś jeszcze było upgrade do business class, no to było fajnie, jak się leciało przez ten Pacyfik w 747, w tym Apple Deck, business class, prawda, no to było przyjemnie, teraz to już nie chcą tego robić. Tak, i tam też pewnie można było robić znajomości, jeśli się z kimś porozmawiało. Tam też można było zrobić znajomości. A czy to z tymi patentami to było realne zagrożenie? Rzeczywiście zdarzali się ludzie, którzy chcieli zabrać jakiś pomysł i hamowali się na tym, jak zorientowali się, że jest patent na to? To znaczy ja akurat sam osobiście z tym się nie zetknąłem. Czyli to było na wszelki wypadek? To było na wszelki wypadek, to po prostu była część procesu. Natomiast no, z różnych prezentacji wiemy, że jest to sprawa bardzo poważna i trzeba uważać, bo nie wiesz, kiedy coś może się wydarzyć. Ja ostatnio miałem taką sytuację, że znajomy neurolog tu w Polsce wymyślił coś i chciał upatentować. No i nie udało mu się, bo nikt nie chciał mu pomóc, nie chciał zainwestować. No ja mu doradzałem, nic z tego nie wyszło. W końcu mówi, to ja opublikuję artykuł. No dobrze, opublikował artykuł. Wyszedł artykuł bardzo szybko i dzwoni do mnie wczoraj i mówi, słuchaj, firma niemiecka ma podobne rozwiązanie. Czy pisać do nich, że ja im to zwaliduję? Mówię, widzisz, gdybyś miał patent, a oni by to zrobili, by naruszyli twój patent, to wtedy mógłbyś po prostu od nich mieć odszkodowanie. Mm-hmm. Powiedział pan, że nie miał inwestora, czyli te pieniądze się najczęściej pozyskuje od inwestora na te patenty? Albo z inwestora, albo z grantu. Mm-hmm. Więc jak się ma grant i jak się w tym grancie wstawi, że taka i taka suma jest potrzebna, to myślę, że tak. Ale nie wiem, bo ktoś nigdy w Polsce nie udało mi się dostać żadnego grantu, więc przez te procesy nie przeszedłem. Jeszcze chcę się trochę cofnąć do tego Singapuru. Zastanawiam się, z jakiego powodu wybrał pan akurat Singapur. To był trochę przypadek. Między innymi dlatego, że sąsiad któregoś dnia przyszedł do mnie i mówi, słuchaj, za tydzień jadę do Singapuru kupować komputery, a mój partner się rozchorował. W tym czasie czekało się na bilet do Singapuru gdzieś 6 miesięcy. Czy byś mi pomógł z kontraktem zakupem? Mówię, fajnie, nie ma sprawy. No i pojechałem z nim. Chciałem pójść na uniwersytet, ale nie było specjalnie czasu, więc go tam wpadłem, zostawiłem jakieś swoje publikacje i namiar, że jestem w hotelu. Ostatniego dnia, 15 minut przed 12, wyprowadzam się z hotelu, chcą ze mną rozmawiać. No więc szybko się tam wybrałem, przebrałem się. Rozmowa była improwizowana, no ale dałem taki wykład na tablicy, nie miałem slajdów wtedy. No i za jakiś czas dostałem ofertę i nie wiedziałem, co robić, dlatego że w międzyczasie dostałem jeszcze inną ze Stanów, co mi bardziej odpowiadało, bo to było bardziej bliżej tej współbieżnej tomografii, co robiłem. Mhm. No, ale moja rodzina mówi, my chcemy do Singapuru. Moja córka mówi, ja chcę tam poglądać kangury. A mnie zawsze się marzyło, że ja będę sobie mógł żeglować, jak będę miał trochę czasu, a Singapur to przecież wyspa, to pewnie w czasie weekendu niczego innego się nie robi, tylko się spędza czas na wodzie. I zapadła decyzja, okej, jedziemy, ale tylko na rok. No i się okazało, że po roku to nie jest tak źle. I zostałem na kolejne 2 lata. No i potem już siłą rzeczy, jak się rozpędzałem ze swoimi badaniami i to zostało docenione, to zostałem prawie przez ćwierć wieku. Rzeczywiście miał pan czas na popływanie? Nie. Ani razu. Raz tylko znajomy zabrał mnie motorówką troszkę popływać, a tak to w ogóle nie było czasu. Soboty, niedzielę się cały czas pracowała. No, pracowało, no może niedzielę po południu to troszkę odpuszczałem, gdzieś wychodziliśmy.
pracowało się cały czas na okrągło. Nie doprowadza pan się do momentów, gdzie jest pan przepracowany? Nie, nie czuję tego. Naprawdę? Nigdy nie miał pan tak, że pan czuł, że okej, przesadziłem z tą pracą, to chyba trzeba odpocząć przez dwa dni? Nie, nie, nigdy tak nie czułem, natomiast ja bardzo, jakby to powiedzieć, robię wiele rzeczy naraz. Mhm. Czyli na przykład robię coś, co wymaga dużego skupienia, wymyślania, po jakimś czasie przestawiam się na coś, co wymaga bardziej wygładzenia, a teraz jak już jestem w kraju, mówię, no, trzeba się troszkę rozruszać, no to pójdę do ogrodu i pograbię liście, prawda? Ale to jest wciąż praca, ale to jest troszkę zmiana środowiska, zmiana aktywności i to pewnie pomaga się rozluźnić, bo gdyby spędził pan 8 godzin na jakimś projekcie, który trzeba jakby kreatywnie wymyślać, to jest ogromnie męczące. Tak miałem w Singapurze od rana do wieczora, prawda? Ostatnio wychodziłem z pracy. Wracałem do domu i pracowałem na drugą zmianę. Dlaczego? Dlatego, bo jak chciałem robić projekty medyczne, to sam się tej medycyny uczyłem. Jak zaczęliśmy od tych budowy pomostów, to właśnie to była część również pracy, czyli uczenie się, na początku uczyłem się anatomii, mówiłem o tym książce profesora Bochenka po polsku, którą potem oczywiście zarzuciłem i korzystałem z innych źródeł. Po anatomii trzeba było poznać radiologię, trzeba było poznać chirurgię, neurologię, więc cały czas trzeba było się douczać. Nie było na to czasu w pracy, bo w pracy były zadania, w pracy był zespół, w pracy były terminy. No więc wracało się do domu i w domu trzeba było kontynuować. Pana rówieśnicy też tyle pracowali? Czy pan mówił, że ostatni pan wychodził, ale czy oni byli zmęczeni, czy to wszyscy tam w takim środowisku dawali sobie radę z taką ilością pracy? No ja w sumie kierowałem zespołem, który w większości był azjatycki. To część moich pracowników, którzy skończyli 40, mówią, szefie, no skąd ty masz energię? Ja już skończyłem 40, czuję się zmęczony, ty masz po 60 i wszystko jest fajnie. Ja mówię, musisz się cieszyć tym, co robisz. Jeżeli to cię nie fascynuje, no to cię męczy. Mhm. Myśli pan, że ta azjatycka kultura jakoś na to wpływa? Oni chyba trochę mają bardziej, są bardziej zdyscyplinowani, przynajmniej tak mi się wydaje. Są bardziej dokładni, bardziej przykładają uwagę do tego. Dobrze to interpretuję? Na pewno tak, przy czym w Singapurze trzeba wziąć pod uwagę, że już chodzi młode pokolenie, które wychowało się w dobrobycie. No i może już chciałoby lekko odpocząć, a są inne kraje, gdzie ta konkurencyjność jest olbrzymia, Japonia, zwłaszcza Korea, prawda? Więc naprawdę tam się pracuje bardzo ciężko i jest olbrzymia konkurencyjność. Mm-hmm. Wykładał pan też w Instytucie Technologii w Chinach, z tego co wyczytałem. Tak, Harbin Institute of Technology. Jak pana doświadczenia z przebywania w Chinach? Bo Chiny to też jest dla mnie ciekawy temat. Nigdy tam nie byłem, jest to takie trochę zamknięte środowisko. Mają swój osobny internet, przynajmniej tak to ja interpretuję. Więc to też musi być ciekawe doświadczenie przebywać tam. No na pewno to było ciekawe doświadczenie. Z tym, że wiele rzeczy też nie byłem w stanie do końca zrozumieć, bo była bariera językowa i z reguły jak jeździłem z wykładami, to jeździłem z którymś z moich pracowników, którzy po prostu tłumaczył. Czyli oni nie mówili po angielsku? Nie mówili po angielsku. Nie mówili po angielsku. Nie znaczy, że wszyscy nie mówią, bo ostatnio nawiązujemy współpracę z olbrzymim konsorcjum Synaps, konsorcjum Azji Pacyfiku, które zamierza zrobić model mózgu na poziomie podkomórkowym, na poziomie właśnie synaps połączeń. I tam wchodzi Singapur, Tajwan, Korea, Australia, Japonia. Ostatnio weszły Chiny. I oczywiście wtedy naukowcy mówią po angielsku. Naukowcy z Chin też mówią po angielsku. Dwa tygodnie temu miałem wizytę profesora z Tajwanu, to oczywiście mówimy po angielsku, no bo sam kończył, zrobił doktorat w Stanach. Więc to się też na pewno zmieniło na przestrzeni czasów. To się zmieniło, to jest raz. Po drugie, bardzo duża liczba Chińczyków została wykształcona w Stanach i powróciła.
Zresztą wcale się nie ma im co dziwić, bo jak patrzymy na finansowanie na projekty europejskie czy amerykańskie, no to jest dość ograniczone. Ostatnio się zakończył europejski projekt mózgu, prawie 1 miliard euro, a Chińczycy finansują, nowy projekt zaczęli, 8 miliardów dolarów, no więc nic dziwnego, że stają się magnesem. Mhm, dokładnie. Coś na panu zrobiło jakieś takie największe wrażenie, jeśli chodzi o Chiny? Coś pan zapamiętał, co było takie najbardziej charakterystyczne dla tego miejsca? Z każdego miejsca staram się po prostu uczyć, albo jeśli chodzi o ludzi, albo jeśli chodzi o kulturę. Na przykład o dynamikę. Na przykład jak popatrzymy na Shenzhen, to jest jedna ze stref ekonomicznych. Byłem w Shenzhenie w 1995 roku i praktycznie wygląda, to jest blisko Hongkongu, czyli jedzie się pociągiem, Hongkong jest kurzysty, zabudowany. Przyjeżdża się do Shenzhenu, jest tylko jedna autostrada przez środek bardzo pustego obszaru. Przyjechałem za 6 lat, zupełnie inne miasto. Jest zabudowane, jakby tu już istniało od dziesięcioleci. Był pierwszy kongres informatyczny, no i tam żeśmy przedstawiali różne rzeczy, między innymi miałem po chińsku atlas akupunktury. No zobaczymy, mówię, może będzie zainteresowanie. Otworzyli wystawę, to tłum ludzi, jak wielka fala wszedł, wszystkie materiały pozbierał w przeciągu kilku minut. No i taką wystawę odwiedza 1,5 miliona ludzi. No więc zupełnie inne perspektywy. 1,5 miliona ludzi to jest gigantyczna liczba. Na wystawa, prawda? Czyli jak się popatrzy na Szanghaj, się jedzie pociągiem z lotniska do centrum, tylko piękne wieżowce, stal, aluminium, kamień, szkło. 80 tysięcy, prawda? No więc rozmach jest niesamowity. Wie pan, dlaczego niektórzy mówią, że Chiny upadną? Słyszałem takie pogłoski, że Chiny mają upaść jako taka potęga gospodarcza i tak właściwie nie wiem dlaczego. Słyszał pan coś o tym? Nie słyszałem i w to nie wierzę. W to nie wierzę, dlatego że Chiny działają w sposób szalenie strategiczny. Ja to już dostrzegłem po przyjeździe do Singapuru i chyba nawet w roku 2000 wysłałem list do naszego pana prezydenta. Popatrzcie na Chiny, popatrzcie na Singapur, co się dzieje, prawda? Możemy się bardzo dużo nauczyć z tego, jak oni podchodzą. No ale oczywiście nie było oddźwięku do tej pory. Myślę, że Chińczycy po prostu patrzą długofalowo. Strategicznie. My w demokracjach patrzymy w kategoriach 4 lat, prawda? Mhm. I to jest ich olbrzymia przewaga. Niezależnie, czy system jest taki, czy inny. No i to też widać po tym, jak się rozwinęło. Na początku wszyscy mówili, że chińskie produkty złe, że jakby kopiują wszystko z innych państw i dalej kopiują, ale to kopiowanie w pewnym momencie się kończy. Kopiuje się produkt, nagle się wyrównuje z technologią i później już można rosnąć ponad technologię z innych państw. To była część strategii. Ja tą strategię przedstawiałam niektórym posłom. No to właściwie nie wierzyli. Jeden tylko poseł się znalazł, tu mówi, o, panie profesorze, to ma sens, bo ja czytałem książkę o Chinach. Jak mówię kolegom posłom, co tam się dzieje, to mi nie wierzą, prawda? Ja mówię, jak najbardziej. No i to, co ja sugerowałem kilkadziesiąt ponad lat wcześniej, to Chiny po prostu realizują. To jest jedna rzecz, jeśli mogę dorzucić. Mamy czas. Kiedyś prowadziłem panel tu w Warszawie, w tym centrum PTAK, o współpracy polsko-chińskiej. No i był przedstawiciel Chin Ludowych. I on powiedział coś, co mnie nie wypada powiedzieć, bo on powiedział, bo wy w Polsce nie cenicie naukowców, nie cenicie nauki. My w Polsce to cenimy. No i to może właśnie odróżnia. On to powiedział ktoś z Chin, że oni cenią w Polsce naukowców. Nie, że oni w Chinach cenią naukowców, mhm.
i naukę, w przeciwieństwie do u was w Polsce, bo u was naukowców się nie ceni, prawda? Miejmy nadzieję, że to się zmieni na przestrzeni czasu. Oby. Zauważa pan jakąś zmianę w tym kierunku? Nie. Nie zauważam. Na przykład miałem bardzo zdolnego doktoranta, który z Polski, który robił doktorat na Politechnice Warszawskiej. Zacięło się, nie było danych, przyjechał do mnie do Singapuru. Przedstawiłem mu temat na projekt udarowy. Zrobił doktorat, obronił. Człowiek, który skończył medycynę, który skończył informatykę. Dwa bardzo fajne kierunki. No i miał i zrobił doktorat. Ile dostał tutaj, jaką pensję dostał w Polsce? 2400. Gdyby jednocześnie robił to samo gdzieś za granicą, dostawałby dużo więcej? Już abstrahując od tej różnicy oczywiście pomiędzy złotówką a euro, no bo wiadomo, że... Wyjechał w tej chwili, to dostaje około 5000 euro, prawda? Mhm. A przede wszystkim robi fajne badania i publikuje w czołowych czasopismach typu Science, prawda? Więc ja od lat mówię, my mamy talenty tutaj, tylko nie jesteśmy w stanie, czy nie chcemy, czy nie potrafimy tych talentów zagospodarować, chyba z powodu naszych wad narodowych. Mhm. Jak pan rozmawiał z tymi posłami, jakiej zmiany pan poszukiwał? Co pan starał się zrobić? To był taki, bym powiedział, to był efekt uboczny, dlatego że ja od ponad 10 lat sformułowałem projekt budowy Polski innowacyjnej. Sugerowałem budowę Narodowego Technopolis, budowę Polskiej Doliny Krzemowej, a przede wszystkim skupienia się na generowaniu narodowej własności intelektualnej. Prawda? I miałem dziesiątki, jak nie setki rozmów. To była też jedna z rozmów i przy okazji też właśnie mówiłem o strategii chińskiej. Tak? Co to znaczy generowanie polskiej własności intelektualnej? Dlaczego to jest ważne? No, w skrócie można powiedzieć, zbieranie naszych własnych patentów w oparciu o nasze pomysły. Jeśli ktoś będzie budował technologię w oparciu o te patenty, to będzie nam płacił po prostu za to. Dzięki temu Polska będzie się bogaciła. To jest jedna rzecz, bo tutaj jest kilka spraw. Przede wszystkim ja zacząłem od tego, że strategicznie postawię sprawy, mianowicie w ten sposób, że mówię, bo my często mówimy o historii, prawda, o wojnie i tak dalej, o powstaniach. Ja mówię, jak naszym zadaniem przeszłości było wyzwolenie Polski od okupantów, tak, zadaniem teraźniejszości i przyszłości jest wyzwolenie własności intelektualnej, która jest w umysłach Polaków. Bo Polacy to jest naród zdolny. Ja pracowałem z ludźmi z wielu krajów, z 50, może więcej oczywiście z Azji, z Europy, ze Stanów. I zawsze twierdzę, że Polacy to naród zdolny. No często mnie pytają, no tak, no ale jesteśmy zdolniejsi niż Węgrzy. Ja nie porównuję. Ja tylko mówię, że my mamy potencjał. Jeżeli teraz ten potencjał byśmy byli w stanie wyzwolić, to możemy budować zupełnie inną gospodarkę. Gospodarkę opartą o wiedzę. I teraz, co to znaczy, że musimy generować narodową własność intelektualną? To znaczy, że jeżeli mamy rozwiązanie, jeśli chodzi o grafen, składamy całą pulę patentów. Jeżeli mamy rozwiązanie o błękitny laser, składamy całą grupę patentów, prawda? Czyli obstawiamy daną niszę. I komercjalizujemy to, ale nie wyzbywamy się. To znaczy, o, mamy pomysł, to ci sprzedamy cały patent. Absolutnie nie. Dostajesz patent do non-exclusive, czyli nieekskluzywne wykorzystanie. Natomiast my tą ekskluzywność trzymamy dla siebie. I generujemy tą własność narodową. Przede wszystkim umożliwimy krajowym firmom, żeby z tych patentów korzystały i sobie budowały swoje biznesy. Zastanawiam się, czy to nie jest w pewnym sensie
taki naturalny etap progresu, no, na którym my jesteśmy w tym momencie. I że w tym momencie po prostu w niektórych obszarach za granicą jest lepiej i Polacy mogą wyjeżdżać, nawet zarobić pieniądze i ewentualnie to wrócić z tymi pieniędzmi. Być może to jest po prostu taki naturalny krok, a nie do końca jest tak, że my w jakiś sposób popełniamy błąd. Na pewno jest fajnie, że Polacy wyjeżdżają i zarabiają. Moja koncepcja polegała na tym, że ja chciałem ściągnąć wybitnych Polaków, którzy są jednocześnie naukowcami, przedsiębiorcami, odkrywcami i innowatorami, którzy osiągnęli sukces za granicą i chcą wrócić do kraju nie dlatego, że komuś tu chcą zabrać jakieś stanowiska albo chcą dostać granty, tylko chcą zrobić coś dla kraju, chcą po sobie zostawić ślad. Jest zupełnie inne podejście do patriotyzmu, jak się mieszka tu i się słyszy o tych kłótniach i przekrętach, a inaczej jak człowiek jest za granicą, w obcej kulturze przez kilka dekad i tęskni do tego kraju. I właśnie ja chciałem, żebyśmy zbudowali narodowe technopolis w pewnych niszach w oparciu o tego typu ludzi. A nie ludzi, którzy czekają, żeby pojawiła się szansa, żeby wyjechać, bo wtedy zarobię wiele więcej niż zarabia tu. Ludzie, którzy są już niezależni finansowo i chcą wrócić tutaj. Mm-hmm. Plus teraz mamy oczywiście możliwość nie wyjeżdżania, tylko pracy zdalnej, więc wciąż dostarczamy te pieniądze bezpośrednio do Polski. W Polsce płacimy podatki, natomiast pracujemy za granicą, korzystając z tego, co dają nam możliwości jakichś zagranicznych rynków. Więc to jest piękne rozwiązanie, z którego też można korzystać. Nie, wcale nie trzeba uciekać. No, na pewno, zwłaszcza, że jeżeli tu się ma rodzinę, korzenie, ulubione miejsca, to na pewno to wszystko ułatwia. Powiedział pan, że trzeba wyzwolić ten polski potencjał. Co ma pan na myśli, mówiąc wyzwolić? To właśnie chodzi o te patenty? Czy... Myślę, że najlepiej to można zilustrować moim przykładem. Jest facet, który jest średnim naukowcem, pracuje w Polskiej Akademii Nauk, jakieś tam publikuje artykuły, raporty. A co prawda tam szef czasami się był niezadowolony, że za dużo publikuje, no ale już każdy ma swoje wady, prawda? Mhm. No i nagle człowiek wyjeżdża do innego środowiska. Ten sam człowiek z tą samą wiedzą wyjeżdża do innego środowiska i chce przeżyć. I zaczyna operować inaczej. Czyli wystarczy, że jest pracowity, że jest kreatywny i on w tym środowisku jest nagle zupełnie innym człowiekiem. Prawda? Ja kiedyś spotkałem się, znaczy z kilkoma premierami się spotykałem, ale spotkałem się kiedyś z premierem Belką, bo były plany budowy wspólnego Instytutu Naukowego Polsko-Singapurskiego. Ja do niego mówię, panie premierze, ja mam tyle publikacji, tyle patentów, tyle nagród, tyle tego. I nie mówię panu, żebym się chwalił, czego ja nie osiągnąłem, ale mówię panu, że takich Nowińskich to pan ma w Polsce dziesiątki tysięcy. Mhm. Tylko trzeba to wykorzystać. Siemanko, jeśli słuchając mojego podcastu przeszło ci przez myśl, że fajnie, gdyby moi słuchacze poznali i polubili twoją markę, a tym samym pomógłbyś mi lepiej rozwijać ten projekt, to śmiało odzywaj się na maila dropuje@gmail.com. Dropuie. Adres mailowy znajdziesz też w opisie tego podcastu. Teraz ważne info. Do mojego podcastu nie zapraszam ludzi na rozmowy, za które zostało wcześniej zapłacone. Jeszcze wracając do twojej marki. Ja na co dzień używam wielu produktów i chętnie polecę moim słuchaczom coś, co jest porządne i sprawdzone. Bo czemu nie? Dobra, to tyle. Wracamy do rozmowy. U pana chyba fajne jest to, że pan ma też taką mentalność przedsiębiorcy. Wydaje mi się, że to jest bardzo istotne, bo być naukowcem, publikować, ale tak jak pan wcześniej wspominał, nie znajdować na to zastosowania, to jest jedna rzecz, ale być naukowcem, który potrafi myśleć przedsiębiorczo i znajdować zastosowania biznesowe dla tego, co się tworzy, to jest zupełnie inna działka. Tak, z tym, że to wynika nie tyle z faktu, że mówię, ach, otworzę biznes, otworzę firmę, zarobię więcej niż mi płacą, tylko to raczej wynikało z mojej filozofii życiowej, bo właśnie moim takim głównym mottem naukowym to jest, jeżeli lekarz pomaga tysiącom pacjentów, a naukowiec może pomóc tysiącom lekarzy, to prowadzenie medycznych badań naukowych jest najbardziej satysfakcjonującym zajęciem. Mm-hmm. I właśnie to motto starałem się wcielać w życie. To jest raz. Drugie,
W sumie jak tylko się publikuje, to po pewnym momencie robi się nudne. Ja już mam 600 publikacji bez dwóch, no ale kilka jest zgłoszonych, to jak przejdę, to może tą 600 przekroczę, prawda? Ale to w sumie to jest nudne. Co innego, jak ty wiesz, że to, co ty robisz, to ludzie z tego korzystają. Ma realny wpływ. I to ma realny wpływ. Taki też przykład. Byłem kiedyś z naszym wydawcą amerykańskim z Nowego Jorku, u dr Germano, to jest neurochirurg w Nowym Jorku. Jak nawet jak się lata liniami amerykańskimi, to na końcu, jak są różne journale, to nawet ona się reklamuje, no więc to jest taki dość topowy. No i zabrał mnie ten nasz prezydent wydawca, mówi, no to jest z dr Germano się spotykamy, bo będzie dla nas wydawała książkę. On mnie przedstawił, ona w ogóle mnie zlekceważyła. Pół godziny minęło, dr Germano mówi, no niestety, ja już mam pacjentów, muszę kończyć. No i wtedy ten mój wydawca mówi, że ja zrobiłem atlasy mózgu. Ona mówi, o, ja mam stację chirurgiczną Medtronics i tam mamy atlas. Ja mówię, to jest mój atlas. Naprawdę? A mam takie problemy. Ja mówię, no bo oni nie zrobili tego, jak ja im radziłem, tylko oni to zrobili w sposób uproszczony, żeby może zredukować koszt. I nagle osoba, która jest taka, no, mało sympatyczna, arogancka, robi się bardzo otwarta, bardzo przyjazna i rozmawiamy przez 2 godziny. Zapomniała, że jest prezydent dużego wydawnictwa. Jak wchodzi sekretarka, mówi, pani doktor, czekają pacjenci, niech czekają, jestem zajęta. I nagle rozmawiasz w ogóle z inną osobą. 180 zmiana. Tak. Ci właśnie ludzie są fajni, bo czasami się mówi, że neurochirurdzy to jest kremu, prawda? Że tam w ogóle nie można z nimi rozmawiać. Co innego, jak ty zbudujesz pomosty między nimi, no to co na początku mówiliśmy o tych pomostach, to ci ludzie nagle się robią zupełnie fajni, otwarci i fajne rzeczy. No i przy okazji to jeszcze też do tej książki zaprosiła mnie, rozdział też napisałem. Także to jest właśnie przykład, jak to, że człowiek pewną wiedzę zdobędzie i ma pewne pomysły, a jednocześnie zrobi coś praktycznego, jak powoduje, że to nawet potem ułatwia dalej to rozwijać. Zastanawiałem się, jak wyglądał świat neurochirurgii przed atlasami mózgu. Jakby jaki problem starał się pan rozwiązać? Bo jakby rozumiem, że stworzył pan atlasy mózgu, ale pamiętam, że później dowiadywałem się trochę więcej, to jest ten atlas mózgu trochę więcej i tak się pomyślałem, to co oni robili wcześniej, zanim coś takiego było? Co oni robili wcześniej? Pierwsze atlasy gdzieś powstały, drukowane, powstały w latach 50. One powstały w ten sposób, że po prostu krojono mózgi osób zmarłych, fotografowano, no i po prostu dostarczano obrazki. Jak chirurg wykorzystał... Dosłownie krojono mózg, robiono zdjęcie i drukowano w jakiejś książce? Tak to wygląda. I na przykład jedne z niektórych atlasów, co my żeśmy robili, to my żeśmy właśnie wzięli takie atlasy drukowane. Ja potem je przekształciłem na atlasy elektroniczne. To zresztą jest długi proces. W każdym razie to też są jedne z atlasów, które my żeśmy zrobili. I to było w latach gdzieś 50. Kilka wtedy takich ważnych atlasów wyszło. Jak to ludzie wykorzystywali w sali operacyjnej? No właśnie nad tym się zastanawiałem. Co oni siedzieli przy tej książce i patrzyli, okej, tu jest jakaś rzecz, to teraz tutaj wkładam do tego mózgu, później patrzę kolejny punkt, później przechodzę z powrotem do mózgu? Praktycznie. To wyglądało w ten sposób, że tu był pacjent, a tutaj był rzutnik i żeśmy rzutowali tą książkę na ścianę i na tym rzucie żeśmy przyklejali folię, rysowali trajektorię, tutaj elektrodę trzeba włożyć, a w tej chwili jesteśmy tu w mózgu, a tu w tej chwili jesteśmy tu w mózgu. I to było w ten sposób robione bardzo mozolne i przybliżone. Pierwszą wersję cyfrową to się ukazała w Kanadzie w 1974 roku w Montreal Neurological Institute, gdzie oni po prostu wzięli książkę i ucyfrowili. Czyli to było gdzieś 20 lat potem. Natomiast ja zbudowałem atlasy cyfrowe
w ten sposób, że przede wszystkim całą reprezentację przekształciłem na taką, że ten atlas masz w trzech wymiarach. Ten atlas masz, wiesz, w którym miejscu możesz, znajduje się w mózgu, bo masz współrzędne. Po trzecie, jak wskażesz na dowolną strukturę, atlas ci mówi, co to za struktura. To są takie modele 3D, żeby ludzie sobie wyobrazili. Albo 2, albo 3D. I ten atlas możesz nałożyć na dane pacjenta. To jest najważniejsze. Może pan wyjaśnić, co to dokładnie znaczy, żeby ludzie zrozumieli, bo to jest skomplikowane. To skomplikowane tak, że wyobraź sobie, że ma dwie przezroczyste folie. Na jednej jest mózg, na drugiej jest atlas. I te folie nakładamy na siebie, tak że użytkownik widzi i atlas, i mózg. Ale oczywiście atlas nie jest taki sam jak mózg, więc to trzeba jeszcze stosować metody, żeby to zdeformować i dopasować. Dlatego, bo każdy mózg się różni od siebie, więc to jak tutaj jest jakaś część mózgu, która jest danego rozmiaru, a akurat w tym przypadku jest troszeczkę mniejsza, to to się zmniejsza w tym atlasie to, wtedy. To są różne po prostu metody do tak zwanej rejestracji, czyli nakładania przestrzennego. I teraz tak, jeżeli masz takie atlasy drukowane, no to one są po to, żeby je oglądać. Czyli one, jak masz strukturę, one są wypełnione kolorem albo jakąś teksturą. Ja to musiałem wszystko pousuwać. Przekształcałem to na kontury. Część tych konturów nie była zamknięta, to trzeba było pozamykać. I wtedy takie kontury nałożone na skan typu rezonans magnetyczny, one mi nie blokują obrazu, więc to było dużo było przetwarzania. Pan to ręcznie robił na komputerze? Z reguły trzeba było zrobić ręcznie. To ogromna ilość pracy. To jest ogromna ilość pracy. I żeśmy pierwsze wprowadzili, pierwszą firmą, która w ogóle taki atlas wzięła, to była firma Metronik, największa w tej chwili firma medyczna, nie tylko chirurgiczna. I to było następne 20 lat, czyli 20 lat, mówię, minęło od wersji papierowej do pierwszej ucyfrowionej i następne 20 do wprowadzenia atlasów na rynek i w sumie 13 firm chirurgicznych nasze atlasy stosuje, czyli największe typu Metronix, BrainLab, Elekta. Jak się dogrywa taki kontrakt z taką ogromną firmą? To musi być bardzo skomplikowane. To nie trwa, to nie jest tak, że w 2 miesiące się dopnie chyba taki kontrakt. Trzeba gadać, chodzić z taką firmą, spotkania. I znowu to jest ta sprawa budowania pomostów. Po pierwsze, to co zrobiliśmy, to mając, czy znowu zliniowane z tą filozofią, o której mówimy, mając Atlas, żeśmy zbudowali aplikację, w której można załadować dane pacjenta, nałożyć atlas i żeśmy dodatkowo zaimplementowali wiele funkcji, które pokazują, jak ten atlas można wykorzystać. Bo to, że atlas jest, to jest jedna rzecz, a jak ten atlas wykorzystać, to jest druga rzecz. Bo teraz przyjdzie taki atlas do neurochirurga i on tak patrzy i mówi, no fajnie, fajnie wygląda, ale co z tym zrobić? Co z tym zrobić? A ty musisz mu pokazać. To jest raz. Żeby pokazać, to trzeba zbudować taki prototyp, mówiłem o tych konferencjach klinicznych, który demonstruje, jak to zrobić. Po drugie, publikuję w czasopismach chirurgicznych. Czyli jeżeli w czasopiśmie chirurgicznym mam opublikowany proces i jednocześnie w tym czasopiśmie neurochirurgicznym moje obrazki lądują na okładce, no to znaczy, że to jest coś ważnego, prawda? No i ja mając taki system, taki cały system, można powiedzieć, aplikację do chirurgii, przedstawiałam to na różnych konferencjach medycznych i pierwszy krok to jest dyskusja nie z ludźmi od biznesu, tylko ludźmi, którzy są chirurgami, którzy pracują dla firmy i oni robią rekomendacje, czyli można powiedzieć, że są ich eksperci. I są klientami też tej firmy najprawdopodobniej. No, przypuszczalnie tak. Jeżeli jesteś zwykłym naukowcem, który coś tam robi, zna się na metodach i przyjdzie taki chirurg, ty z nim nie jesteś w stanie rozmawiać. Ty musisz wiedzieć to, co on robi. Ja dlatego obserwowałem operacje chirurgiczne i w Singapurze, i w Europie, i w Stanach, i w Kanadzie. Na miejscu. Tak. Uczestniczyłem w nich, prawda?
i w różnych krajach różne szkoły różnie to stosują i wtedy masz ten big picture. Czyli znowu mówię, musisz ty się uczyć, budować pomosty, bo inaczej to jesteś naukowcem swojej niszy i się nie przebijesz. No mogę pana zatrzymać? Tak. Jakie było pierwsze doświadczenie na operacji mózgu? Nie było to dziwne dla pana? No to ciekawe, ale jakoś nie było dziwne, tak. Czyli był pan na tyle zainteresowany samym procesem, że nie robiło na panu wrażenia, że to jest jednak żywy mózg? Nie, zwłaszcza, że niektóre procedury są tak zwane stereotaktyczne, czyli jest dotarcie do pewnych struktur przez bardzo małe otwarcie. Czyli nie widać tego wszystkiego? Nie widać, przez wszystko zakryte, to tylko ty praktycznie masz skan, widzisz to na skanie. Jak są z elektrod czytane są sygnały, to widzisz jakieś cyferki, prawda? W każdym razie, wracając do poprzedniego wątku, zacząłem rozmowę z ekspertem do firmy Medtronic. Jemu się to bardzo spodobało. Zresztą on też prowadził journal, czasopismo chirurgiczne, więc od razu artykuł też opublikowałem, żeby to zawsze wtedy pomaga, no bo jak już ktoś jest zainteresowany, to chce znać szczegóły. Ale zanim wejdzie w szczegóły, on musi wiedzieć, że jest sens poświęcać na to czas, prawda? Mhm. No i w końcu Medtronic to kupił. Były też inne firmy. Sam pan z nimi rozmawiał biznesowo, czy miał pan jakiegoś konsultanta? To zamknę, dobrze. Ale były też inne firmy. Druga niemiecka Brain Lab, też były rozmowy. No i trzecia, największa Elekta, też z nimi były rozmowy. Różne sprawy się potoczyły. Oczywiście z reguły to ja sprawy biznesowe rozmawiałem, ale potem sam kontrakt już był zamykany przez naszych ludzi od biznesu i od naszych prawników, prawda? Czyli sformułowanie kontraktów i tak dalej. Natomiast ogólne warunki, na jakich ty atlas chcesz wziąć, do czego chcesz wziąć, za jaką sumę i tak dalej, to jest raz. Po drugie, ja część rzeczy to zrobiłem z naszych wydawcą z Nowego Jorku, dlatego że im było łatwiej rozmawiać z firmami amerykańskimi na przykład. No i co się dalej potoczyło, stało? Mówiłem, Brain Lab, jak tylko zobaczyli, bo z nimi rozmawiałem, ale zastanawiali się, nie wiedzieli i tak dalej. Jak tylko zobaczyli, że Medtronic wziął Atlas, natychmiast też. Ciekawy był przypadek Elekty, to jest firma szwedzka, zresztą założona przez bardzo znanego chirurga. To była pierwsza firma, z którymi żeśmy rozmawiali i to samo. Ekspert chirurg ze Stanów. No i oni chcieli Atlas na zasadzie wyłączności. Czyli jeżeli oni dostaną Atlas, to inna firma już Atlasu nie może dostać. Ja się na to nie zgodziłem. Ja mówię, ja zrobiłem całą aplikację ze swoim zespołem, oczywiście całą aplikację z Atlasem. Jeżeli chcecie aplikację na zasadzie wyłączności, to dobrze, a jeżeli tylko chcecie sam Atlas, który jest tym sercem, to na pewno nie. To jest dziwna propozycja pod względem etyki, prawda? Biznes. Biznes, ale jednocześnie no, zdrowie ludzi. I co się stało, że Elekta była ostatnia, która Atlas zrobiła licencję i zapłaciła najwięcej. Co tutaj też jest istotne, jak mówiłem, żeśmy zrobili całą aplikację, nawet aplikacja była zrobiona tak, że była taka część do robotyki, bo rozmawialiśmy z taką firmą francusko-amerykańską ISS, I think Integrated Surgical Systems, ale okazało się, że potem, że ta firma została sprzedana i nowa firma już tego nie chciała, natomiast większość firm zrobiła licencję tak zwaną próbną całego systemu, a potem licencja komercyjna ograniczyła się tylko do Atlasu, bo powiedzieli, my mamy swoje własne user interfejsy, swoją własność, funkcjonalność. W sumie to też jest zaleta, natomiast to pokazuje, że musisz pokazać zastosowanie, jak to działa, po to, żeby tą główną metodę czy algorytm ktoś chciał od ciebie kupić. Inaczej to, mówię, atlasy drukowane istniały od dawna, tylko nikt nie wpadł na pomysł, jak je przerobić i jakie funkcje do nich dołożyć, żeby
żeby to zadziałało komercjalnie. Czyli znowu budowanie pomostów było tym tą rzeczą, która zrobiła różnicę. Takie nieszablonowe myślenie bym to nazwał. Można tak powiedzieć, albo nieszablonowe myślenie, albo innowacyjne. Innowacyjne po to, żeby przeżyć w bardzo trudnym środowisku. Prosto z Singapuru. Czy jak się robi operację na mózgu, to kiedykolwiek ta głowa jest rozcięta w jakimś takim większym obszarze, że rzeczywiście ktoś coś tam wkłada i widzi to? Czy to są zawsze takie malutkie ingerencje, że nawet tego nie za bardzo To zależy, jaki rodzaj operacji. Operacje typu stymulacja głębokiego mózgu do leczenia choroby Parkinsona, to jest bardzo małe wycięcie. Natomiast są operacje, które wymagają kraniotomii, czyli większego usunięcia kości czaszki, jednak usunięcia może części tkanki mózgowej. Większego? O jakim rozmiarze mówimy? Na przykład jeżeli usuwamy guz mózgu, no to w zależności od wielkości tego guza to mogą być duże obszary. Do niektórych obszarów jest bardzo trudno się dostać, więc to też jest problem. Tu zresztą żeśmy zrobili inną technologię. Początkowo ona była związana z atlasem mózgu, ale potem kontynuowała bez atlasu. Mianowicie system rzeczywistości wirtualnej, który pozwalał widzieć, patrzeć na mózg stereoskopowo i wykorzystywać obie ręce do tego, żeby tym mózgiem manipulować, tak jak chirurg. Mhm. Zrobiliśmy taką aplikację. Ona początkowo miała atlas, a dzięki temu dostała większe finansowanie w Singapurze i żeśmy dwa szpitale do tego włączyli. A potem żeśmy się właśnie skupili na usuwaniu guzów mózgu i nawet utworzyliśmy firmę, która potem stosowała tą technologię do skomplikowanych operacji mózgu. Pytam dlatego, bo zastanawiam się, czy jeśli robi się taką operację na mózgu, to czy jeśli rozcina się ten mózg w jakiejś części, odsuwa się jakieś tkanki, to czy to, jak ma pan w tych atlasach części mózgu, one są pokazane, że to są różne części i różne kolory, czy jak się rozcina mózg, widać te różne części, czy to wszystko wygląda tak samo? I tylko my na rysunkach sobie rysujemy, że w tej części znajduje się to, a w tej tamto. A czy atlasy mózgu stosowane na przykład do usuwania guzów, komercjalnie nie są stosowane. Znaczy my mamy takie rozwiązania, zrobiłem, że była deformacja atlasu względem dużych guzów mózgu. Mhm. I zostało to zrobione, był prototyp, są publikacje, ale bardzo ciężko takie rzeczy wprowadzić do praktyki klinicznej, bo bardzo często jest to bardzo trudno jest to zwalidować, że to jest poprawne. W tym był cały dowcip zresztą z firmami, zresztą żeśmy wiele innych technologii zrobili, typu na przykład technologie udarowe, które nie zostały wprowadzone, mimo że wiele tu było patentów, dlatego że trzeba zrobić walidację. Firma typu na przykład Siemens czy Philips mówi, nas ta technologia interesuje, ale wy musicie zrobić walidację, musicie uzyskać akredytację amerykańską, tak zwane FDA, Food and Drug Administration, a to wtedy przyjdziemy do was i porozmawiamy. Ale żeby to zrobić, musisz zrobić próby kliniczne, żeby to zrobić, musisz mieć milionowe finansowanie, prawda? I na przykład mieliśmy inwestora amerykańskiego, który kupił moje patenty, założył firmę w Stanach, jeśli chodzi o rozwiązania udarowe, ale nie udało mu się znaleźć finansowania na próby kliniczne. Sprawa upadła. To też jest dla pana bardzo trudne zadanie do wykonania, którego inwestora wybrać, któremu zaufać, który rzeczywiście będzie potrafił pociągnąć projekt do końca. Bo to już nie jest moja działka, prawda? Poza tym trudno robić badania naukowe, trudno prowadzić zespół, trudno budować atlasy, trudno publikować, cały czas się douczać i jeszcze robić biznes, ale sprawa była dość zaawansowana i
Nawet ten inwestor amerykański chciał, żebym firmę poprowadził. Ja powiedziałem, ja uważam, że nie mam podstaw, ale może na początkowym etapie. No ale nie udało mu się uzyskać finansowania. A szkoda, bo sporo było bardzo ciekawych rozwiązań. Prawie 20 patentów związanych z mózgiem czy z udarami, no i bardzo dobre publikacje. Ale z drugiej strony wróciłem do Polski. Była możliwość kontynuowania pracy z Johns Hopkins w projekt udarowy, który dostał finansowanie z NIH-u 30 milionów dolarów. Oni chcieli, żebym robił próby kliniczne, znaczy technologię do ich prób klinicznych. No ale w Polsce powiedzieli, że partner jest słaby. Najlepszy szpital amerykański to jest słaby partner, to nie dostało to wsparcia. Pozostawię to chwilą ciszy. Jeszcze chcę wrócić do tego pytania, bo nie wiem, czy wyraziłem się jasno. To, co mi chodziło, to czy jeśli robi się operację na otwartym mózgu i przechodzi się przez różne struktury tego mózgu, to czy one się różnią od siebie jakąś strukturą, czy zauważalne jest, że okej, teraz przeszliśmy przez jedną część, tutaj obok jest jedna czy druga część, więc musimy przejść jakby cięciem obok niej, żeby jej nie uszkodzić? Czy to jest widać gołym okiem? Myślę, że tak. Poza tym chirurg ma do dyspozycji mikroskopy, więc może sobie pewne rzeczy powiększyć. Czyli ma swoją wiedzę medyczną, jeśli chodzi o struktury, ma swoją wiedzę, jeśli chodzi o naczynia krwionośne, więc musi wiedzieć, gdzie się znajduje. Musi dobrze nawigować. To musi być trudna praca, prawda? Musi być trudna praca, ale tak jak każda praca, jeżeli ktoś to lubi i ma duże doświadczenie, no to... No tak, tylko tutaj konsekwencje są takie, że jeśli coś się uszkodzi, to można rzeczywiście uszkodzić człowieka na całe życie i prawdopodobnie nieodwracalnie. To jest prawda. Znałem jednego z chirurga w Johns Hopkins, który właśnie lubił tylko bardzo trudne operacje, bo tak, jak chirurg robi łatwe operacje, to można powiedzieć, o, to jest bardzo dobry chirurg, bo nikt mu nie zmarł. Wszystko mu wychodzi. A to był, który brał takie operacje, które nikt inny powiedział, to jest niemożliwe, więc jego ten success rate może był niski, ale to był człowiek, który rzeczywiście do końca chciał pomóc. I tu może tak na marginesie wspomnę o czymś, co jednak miało też wpływ na moją działalność. Mhm. Byłem kiedyś, to był rok 99, zaproszony do Indii, żeby mówić o nowych technologiach w neurochirurgii. Byłem ja i był Ottawa. To był człowiek, dyrektor z DARPA. Wiemy, że DARPA to jest... Jak się nazywał? Nie dosłyszałem. Rick Satava. Mhm. To jest olbrzymie finansowanie. To przecież NASA, czy internet, czy GPS, prawda? Virtual Rally, to wszystko. No i on był zaproszony, ja byłem zaproszony. I ja właśnie mówiłem o tym naszym systemie, który żeśmy zrobili, rzeczywistości wirtualnej do operacji chirurgicznych. Jeszcze nie było wtedy firmy, ale były już pierwsze wyniki. No i wieczorem był bankiet. Podeszło do mnie dwójka ludzi z gratulacjami, prawda, że taki fajny system. No fajnie. Ja się pytam, co panowie robią? A jesteśmy chirurgami wiejskimi. O, a macie jakieś stacje chirurgiczne, żeby robić operacje? Nie mamy. A macie jakieś skanery, żeby robić skanowanie, żebyście wiedzieli, co się dzieje, jaka jest diagnoza i tak dalej? Nie mamy. No, a macie w ogóle jakiś sprzęt w waszym szpitalu, waszej sali operacyjnej? Nie mamy. No ale przecież chociaż musicie anestezję robić. A robimy akupresurę. I ja mówię, a ile żeście pacjentów operowali? 2000. A ile zmarło? 0. Ja teraz mówię, co? Co ja tu robię? Co ja tym ludziom mówię? Ja tym ludziom pokazuję... Mówi pan poważnie? I można wierzyć tym ludziom, że rzeczywiście nikim nie zmarł? Tak mi powiedzieli. Hmm. Nie wiem, jakiego rodzaju operacje to były oczywiście. I ja mówię, co ja tutaj robię? Ja im pokazuję rozwiązanie na
drogim komputerze, bo wtedy 100 tysięcy dolarów, bo to była solidna stacja graficzna Silicon Graphics, a ci ludzie robią magic, magię własnymi rękoma. To też zmieniło w ogóle mój sposób myślenia, że rozwiązania, które robię, powinny być dostępne dla ludzi, prawda? Co z tego, że masz bardzo zaawansowane rozwiązanie technologiczne, jak ludzie sobie na to nie mogą pozwolić. Ale to chyba też już poza pańskimi rękoma. Jednak jak robi pan super rozwiązania, no to musi być do tego porządna technologia i to, czy ta technologia jest dostępna we wszystkich miejscach na świecie, to nie do końca zależy od pana. To prawda, ale też ma się wpływ, jakie jest rozwiązanie. Ja mówiłem, żeśmy utworzyli tą naszą firmę. Na początku rozwiązanie było na Silicon Graphics, bardzo drogie było rozwiązanie. Ja mówiłem, to był jeden z zespołów w moim laboratorium, mówiłem, panowie, trzeba przejść Silicon Graphics na PC i zrobić system. A nie, my jesteśmy high-end. Mówię, ale inaczej nie wejdziecie na rynek. I rzeczywiście w momencie, jak przeszli na personal computer, to wtedy dopiero udało się to wejść z tym na rynek. Wspominałem o tej mojej dużej galerii mózgu, co zrobiłem. Właśnie zrobiona jest po to, żeby była dla ludzi dostępna, bo na przykład moje atlasy wymagają karty graficzne. Już na normalnym komputerze, ale jednak nie każdy na świecie może sobie pozwolić. Jeżeli jest to rozwiązanie typu web-based, to każdy sobie może pozwolić nawet na telefonie, więc też to mam na uwadze. Zatem zrobiliśmy też atlasy, które działają na iPadzie, żeby znowu był większy. One wymagały co prawda uproszczenia pewnych struktur, ale żeby był większy zasięg. Powinien pan zrobić jakiś kurs dla naukowców, taki technologiczno-biznesowy, takie proste zasady, których warto przestrzegać, żeby można było lepiej pracować z aplikacjami badań naukowych. No ja prowadzę różnego rodzaju wykłady. Mówiłem ostatnio, była konferencja zorganizowana przez Urząd Patentowy, więc mówiłem, jak komercjalizować naukę. Urząd Patentowy wpadł na świetny pomysł i z Koźmińskim zorganizowali cykl wykładów na temat komercjalizacji nauki. Ja też tam miałem wykładać, no ale się okazało, że nie było chętnych. Miał kurs ruszyć od października, nie było chętnych, może ruszy od przyszłego. To jest ciekawe, prawda? Myśli pan, że nie widzą benefitów, czy wolą się skupić na pracy naukowej i uważają, że będą się rozdrabniali, jeśli będą wiedzieli coś o biznesie? Ja myślę, że wszystko jest no banalnie proste. Mówi się, że to jest skomplikowane. Cały czas mówi się, nie mamy pieniędzy, nie możemy ruszyć. Wszystko jest banalnie proste, czy może być bardzo skomplikowane, póki nie zmienimy środowiska. Jeżeli zaczniemy inaczej rozliczać naukę, tak jak mnie inaczej rozliczali, ja muszę inaczej działać. A jak ciebie w dalszym ciągu rozliczają z punktów, no więc po co pisać do Science za 200 punktów? Trzeba mieć miliony finansowania, żeby to zrobić, jak są czasopisma typu cement, beton, wapno czy coś w tym rodzaju. Też jest 200 punktów, prawda? Więc super pan rzecz powiedział odnośnie tego, że pan nie publikował właśnie w czasopismach, przynajmniej nie zawsze, w tych czasopismach, za które dostaje się dużo punktów jako naukowiec, tylko pan publikował w tych, gdzie jest pana grupa odbiorców. I to było bardzo ciekawe, że od razu pan docierał do tych ludzi, do których trzeba dotrzeć, a nie próbował pan zostać najsławniejszym naukowcem na świecie. Właśnie, bo ja mówię, ja publikuję dla moich użytkowników, a nie dla moich konkurentów. My jak publikujemy w innych czasopismach, publikujemy dla konkurentów. Prawda? No bo oni wiedzą, a co ci robią. To sobie mnie to nie interesuje. Ale znowu, jeżeli my rozliczamy z ludzi z cytowań, jeżeli rozliczamy z ludzi, jaki jest powiedzmy globalny impact factor, no to wiadomo, każdy patrzy, ja teraz jak jestem w kraju, to nie patrzę, które czasopismo jest odpowiednie, tylko patrzę, które ma więcej punktów. No to jest coś nie tak, no ale tak jest moja rozliczana aktualna instytucja, no to tak trzeba działać, ale to mówię, pewne rzeczy trzeba zmienić strategicznie na górze, bo inaczej to
to nie ruszymy z miejsca. Zresztą chyba ostatnio była jakaś informacja, NIK zrobił kontrolę w NCBiR, że wydano 70 miliardów, a jeśli chodzi o innowacyjność, w dalszym ciągu jesteśmy w ogonie. Czyli znowu to nie jest sprawa pieniędzy tylko, prawda? To jest sprawa KPI, Key Performance Indicators, całego środowiska, w jaki się umieszcza naukowców i za co ich rozliczamy i co chcemy, żeby nam przynosili. A to nie jest tak, że na pewnym etapie niektóre odkrycia nie będą miały zastosowań biznesowych i wtedy to by ograniczało naukę w tym zakresie? Bo jeśli zmienimy te sposoby rozliczania, no to od razu pójdziemy totalnie w drugą stronę. A to nie jest chyba takie zero-jedynkowe. Musi być trochę nauki, która jest taka bardzo teoretyczna i póki co nieaplikowalna do biznesu. No i musi być trochę tej nauki, która jest rzeczywiście aplikowalna. Co się być może nie tyczy tak bardzo nauk medycznych, ale w innych prawdopodobnie tak jest. Absolutnie tak. I oczywiście, jak się jest naukowcem, który może odkrywać nowe rzeczy, prawda? Myślę, że to jest fantastyczne i się nie przejmować, czy to ma zastosowanie, czy nie. No ale jeżeli rozliczasz albo dostajesz granty z polskich instytucji pod warunkiem, że to, co robisz, nie jest aplikowalne, to jest przegięcie w drugą stronę. Mhm. Moje myślenie jest takie, że Polska jest zbyt biednym krajem, żeby poświęcać finansowanie na badania podstawowe. I w mojej koncepcji to było tak, że uważałem, że gdybyśmy utworzyli Narodowe Technopolis, Polską Dolinę Krzemową, Polskę Innowacyjną, położyli nacisk na badania stosowane. Zysk z badań stosowanych powinien iść na badania podstawowe. No ale jakby my się skupiamy na badaniach podstawowych, to mówię, naukowcy mają satysfakcję, ale gospodarka nie. Ja chętnie dołożę swoją cegiełkę do Polskiej Doliny Krzemowej. Jeśli pan by coś próbował dalej przepychać, ja będę promował wszystko w tym zakresie. Dla mnie praca w IT jakby zmieniła moje życie kompletnie, więc uważam, że propchanie ludzi właśnie w tym kierunku, w kierunku takiego mindsetu przedsiębiorczego i aplikowania nauki do technologii, to jest super rozwiązanie. I z tego, co wiem, Polacy są naprawdę dobrzy. Polacy są bardzo szanowani za granicą, jeśli chodzi o działkę na przykład programistyczną. Więc mamy do tego kompetencje, tylko trzeba w jakiś sposób pokazać tym ludziom, że to się da zrobić i jakoś systemowo to zrobić, żeby to było łatwiejsze dla ludzi. Więc miejmy nadzieję, że to się w końcu uda. Właśnie, bo Polacy wygrywają różne konkursy. Jeśli chodzi o informatykę, podobno jesteśmy na drugim miejscu na świecie za Stanami. Przeskalowany, jeżeli to przeskalujemy na liczbę mieszkańców, populacji, jesteśmy najlepsi. No ale efekt jest taki, że w Polsce trudno dostać programistę, zwłaszcza jak się jest na uczelni. Ja mówię, ja nie mam nic przeciwko temu, że mój programista będzie więcej zarabiał więcej niż ja profesor, no ale system jest taki, że ci nie pozwoli tego zatrudnić, prawda? Bo da ci jakieś widełki, do których się praktycznie doświadczony programista, w których się nie zmieści. Więc mamy potencjał, ale niestety ten potencjał pracuje głównie dla gospodarek nie tylko krajowej, ale dla gospodarek konkurencyjnych. Myśli pan, że już tak z perspektywy konkretnej osoby, to też jest jakiś problem nas Polaków jak mentalny, że czujemy się gorsi od Zachodu i że ciężko nam jest przyjąć do wiadomości, że moglibyśmy być kolejną Doliną Krzemową? Czy jest taki brak wiary w Polakach? Trudno mi powiedzieć. Wydaje mi się, że na pewno to, co nam przeszkadza, to jest zazdrość i zawiść. Ja zanim wróciłem do kraju, to wiele osób mi radziło: nie wracaj, bo zobaczysz, w Polsce się nie przebijesz, zazdrość, zawiść powoduje, że niczego nie dostaniesz. No i tak się zresztą zdarzyło. Tym niemniej, co nie znaczy, że ja nie działam, bo cały czas działam. Natomiast myślę, że ten potencjał, jaki przywiozłem do kraju, to nie tylko wiedza i doświadczenie, ale przede wszystkim te kontakty, które miałem z najlepszymi szpitalami i najlepszymi firmami. Przepraszam. Nic się nie stało. Dobra, dzięki. Można byłoby po prostu wykorzystać. Jeżeli ja formuję projekty, mówiłem z Johns Hopkins, z Mayo Clinic, z Philipsa, a słyszę od
organizacji finansujących polskie badania, że to są średni partnerzy, no to jesteś nie w porządku. Jeżeli piszę odwołanie na 11 stron i dostaję odpowiedź, że wszystko jest okej, mówię, być może recenzent nie zrozumiał, że jeżeli ja chcę leczyć udar, Alzheimera i choroby onkologiczne, to dlaczego on mi pisze, że mój projekt nie zawiera elementów badań podstawowych, badań biologii. No przecież to są zastosowania, prawda? Więc na pewno jest to problem. Ale jedziemy za granicę bez kompleksów, pokazujemy, że potrafimy. No niektórzy podobno w Dolinie Krzemowej nie przyznają się, że mają polskie pochodzenie. Też słyszałem o takich przypadkach. Ale tego nie słyszałem. Ale podobno jest, słyszałem, nie wiem, tylko to jest znowu niepotwierdzone od kogoś, kto pracował, że 40% ludzi w management w Dolinie Krzemowej ma pochodzenie polskie. To byłoby warte zbadania. Nie chce mi się wierzyć. To jest warte. To jest dużo bardzo. Ja zresztą wcześniej zachęcałem polskiego prezydenta, pojechać do Doliny Krzemowej, porozmawiać z firmami, nawiązać współpracę. No ale to wszystko na razie. Powiedział pan, że spotkał się pan z zawiścią, to w kwestii właśnie tego artykułu, który próbował pan przepchnąć z tymi najlepszymi firmami, czy... To nie był artykuł, to były granty po prostu w Polsce. No, do Polski wróciłem 8 lat temu i żadnego grantu naukowego nie dostałem. Wszystko jest odrzucane, indywidualne, konsorcja z firmami. Na przykład z jedną z firm złożyliśmy grant i oni chcieli badać 16 tysięcy Polaków, jeśli chodzi o ich zewnętrzną budowę. Prawda? Jakie mamy parametry morfologiczne, jak powinniśmy ćwiczyć, jaką powinniśmy dietę stosować. Są skanery trójwymiarowe, zewnętrzne, pozwalają budować. Mówi pan o czymś takim jak DEXA-scan? Taki przejeżdża przez ciało i skanuje sobie. Tak. No i znowu, mimo że było to składane przez profesjonalną firmę, która była przekonana, że dostaniemy grant, mimo że prezesem firmy był polsko-amerykański profesor medycyny, prawda, który ma w Polsce firmę i chciał wyłożyć kilka milionów. Grant został odrzucony, ale co ciekawe, innowacyjność wnioskodawców jest na poziomie 20%. Mówię, jeżeli moja jest na poziomie 20%, to co to znaczy w stosunku do innych, jeżeli ja mam więcej patentów międzynarodowych niż wszystkie polskie uczelnie razem wzięte, prawda? Jeżeli Urząd Patentowy wypuścił 4 znaczki na stulecie Urzędu Patentowego z 4 wynalazcami stulecia, jestem wśród 2 żyjących wynalazców stulecia, no to jedno z drugim jakoś tak się nie liniuje. Wow. Gratulacje. No, dziękuję. A z drugiej strony byłem zaskoczony tym, jak się pan przedstawił, bo jak pan się przedstawiał, to nie powiedział pan żadnych jakichś takich istotnych rzeczy odnośnie właśnie swoich doświadczenia i swoich osiągnięć, ale widzę, że teraz pan przemyca gdzieś pomiędzy w rozmowie i to jest super, bo tego mi brakowało trochę na początku. Nie wiem, czy to jest istotne. Można dawać statystykę, prawda? Tyle publikacji, tyle patentów, tyle cytowań i tak dalej. Technologie moje medyczne stosowane w 100 krajach świata. Nie o to chodzi. Ja często widzę, że jak ludzie dają swoje CV, swoje biodane, to mówią, pokazują, jakie zajmowali stanowiska. Moim zdaniem jest to mało istotne. Mnie bardziej interesuje... Co te stanowiska przyniosły? Co ten człowiek zrobił, prawda? To, że miałeś takie stanowiska, no fajnie, no ale co ty właściwie zrobiłeś, co wniosłeś dla ludzkości, co po sobie jesteś w stanie zostawić? Mhm. Problem jest z tym, że nie wszystkie rzeczy są mierzalne. No właśnie. Jak ktoś ma patenty, to może policzyć, ile ma patentów i jaki one przyniosły rzeczywisty skutek, natomiast jest wiele rzeczy, które są niepoliczalne i ktoś nie może sobie tego w ten sposób wyliczyć. No właśnie, ale co jest istotne, że zostaje satysfakcja spełnienia, że to, co się robiło, to się uważa, że to ma sens, że to pomogło iluś tam ludziom, prawda? Ta liczba to jest też różna, ale
Na przykład sam Metronik pisał, że moje atlasy były stosowane w ich chyba ponad 100 tysiącach operacji. No, plus te inne firmy, to na pewno kilka tysięcy, kilkaset tysięcy pacjentów się pomogło. To na pewno jest to jakaś satysfakcja, że nie wszystko, co się zrobiło, poszło gdzieś do szuflady albo zostało przeliczone na punkty, które nie zrobiły żadnego impaktu. Myśli pan czasami o tym? Zastanawia się pan i tak ma pan takie chwile zadumy, że okej, udało mi się coś zrobić, co ja uważam za wartościowe? A myślę, że to na pewno nie przeszkadza. Nie mówię, że to przeszkadza, to chyba pomaga. Nie, to znaczy na pewno pomaga, ale też nie oznacza, że napracowałem się, pora teraz może trochę poczytać, bo znowu tyle rzeczy zostaje do czytania, ale w dalszym ciągu są nowe pomysły, nowe wyzwania. No i próbuję robić w ramach tych ograniczeń, jakie tu spadły na mnie w tym kraju. Ma pan jakąś rutynę konkretną w ciągu tygodnia? Ileś czasu pan czyta, ileś czasu pan się zajmuje jakimiś konkretnymi rzeczami? Jakoś pan sobie wypracował to przez te wszystkie lata? Tak, żeby się odnajdywać tym i żeby to przynosiło fajne wyniki? Ja nie mam rutyny. Zresztą trudno mi dostosować się do rutyny. W zależności od tego, jaki jest dany w momencie poziom energetyczny, czy sytuacja czasowa, to robię różne rzeczy. W dalszym ciągu muszę sporo czytać, ale to czytuję tylko w momencie, jak coś robię. Na przykład jak w tym tygodniu pracowałem nad high performance computing, jakie komputery powinniśmy stosować, jakie wymagania, żeby można było zbudować atlas mózgu na poziomie nano, czyli na poziomie synaps, no to potrzebne mi są pewne dane, jeśli chodzi o statystykę rozmiarów neuronów w różnych obszarach mózgu i tak dalej. No to wtedy zaczynam rzeczywiście szukać po literaturze, czy mogę znaleźć coś, co bardziej mi pozwoli uściślić te przybliżenia, jakie stosuję. Czyli tylko w tego typu sytuacjach. Natomiast żeby tak usiąść i przeczytać całą książkę, to bardzo rzadko. Chyba, że czasami na tydzień jedziemy we wrześniu nad morze, to wtedy bierzemy książkę i przeczytamy na przykład o Da Vinci. Prawda? Dla przyjemności. Dla przyjemności, ale z drugiej strony też patrzymy na geniusza, że Da Vinci tyle rzeczy zainicjował, ale zainicjował dla siebie. Ludzie dopiero po 500 latach, w początku XX wieku, czy nawet chyba w drugiej połowie, odkryli, właściwie to Da Vinci już sugerował. Czyli zrobił coś fantastycznego, co nie posłużyło ludzkości, nie opublikował swoich dzienników. Zostały one. Myśli pan, że można to tak interpretować, czy to się nie przysłużyło ludzkości, czy może ludzkość jeszcze nie była na tym etapie, żeby zastosować to, co on już był w stanie wymyślić? I on myślał bardzo przyszłościowo. Myślę, że... I tutaj byśmy znowu wrócili właśnie do tego publikowania abstrakcyjnych artykułów, które być może aktualnie nie mają zastosowania, ale za 10 lat być może. Ja mówię, że to jest najfajniejsza rzecz moim zdaniem, ale jeżeli nie możesz czegoś takiego zrobić, jeżeli ty masz, żeby robić tego typu badania już na najwyższym poziomie, ty musisz mieć sprzęt na najwyższym poziomie. Jeżeli ja na przykład przyjeżdżam jeszcze z Singapuru z delegacją tu do Polski, różne zwiedzamy miejsca i mówią, to jest najlepszy sprzęt, jaki jest w tej części Europy między Berlinem a Moskwą. No to ja już wiem, że ty nie będziesz number one, prawda? Mhm. Więc musisz się zdecydować, czy robisz coś, co robią inni, czy robisz jakieś badania poboczne, czy chcesz zrobić coś, co jest unikalne, że znajdziesz sobie niszę. Czyli znowu, jeżeli ty masz szansę zrobienia czegoś unikalnego gdzieś za granicą, na pewno jest to jedna z najpiękniejszych rzeczy, jakie mogą być. Ja tylko mówię, uważam, nasz kraj jest zbyt biedny. Uważam, że powinien zainwestować w badania stosowane, które jeżeli przyniosą zysk, powinno iść to finansowanie na badania podstawowe. A jeśli się to będzie robiło odpowiednio, to te badania przyniosą zysk. To nie jest tak, że jeśli one przyniosą zysk, jeśli zrobi się określoną ilość badań, to nawet z takiej czystej statystyki wyjdzie, że któreś z tych projektów się udadzą. Wszystko zgoda. Tylko moim zdaniem, co jest najtrudniejsze, to jest znalezienie nisz. Gdzie jest twoje miejsce?
Bo właśnie mówiłem na początku, że czasami współpraca z jednym, z dwoma lekarzami to może być myląca. No bo na początku współpracuję z takim człowiekiem i on mówi, o zrób to i to. No potem się okazuje, że on na kongresie widział, że to robi Harvard Medical, Stanford Medical i chce, żebyś lokalnie skopiował coś, co inni mają. Mhm. W nauce, jeżeli chcesz coś zrobić, musisz być pierwszy. Czyli musisz mieć naprawdę unikalny sprzęt i musisz być w zespole, który jest na tyle zaawansowany, że zrobi ten krok do przodu i będzie coś, co jest, mówię, Science, Nature czy w przyszłości Nagroda Nobla. Więc po prostu. Jakie by pan dałby rady na wyszukiwanie, w takim razie odpowiednie wyszukiwanie niszy? W moim przypadku właśnie były te spotkania kliniczne. Czyli nisze. Czyli jakby na początku wymyślić samemu jakąś niszę, pomyśleć sobie, to by mogło działać, a później to zwalidować, czy to rzeczywiście działa. To jest jeden z procesów, natomiast nisze z reguły są, przynajmniej w moim przypadku, między dyscyplinami. Dlatego znowu na początku mówiłem budowniczy pomostów, bo nauka, medycyna, sztuka, a jeśli chodzi o medycynę, to znowu neuroanatomia, neurochirurgia, neuroradiologia, neuronauki, neurologia, neuroedukacja i tak dalej. Więc tych dziedzin jest sporo i między nimi szukaj po prostu nisz. Jak sobie czytałem u pana na stronie cytaty, to większość tych cytatów była zorientowana w kierunku, że badanie mózgu jest w tym momencie najbardziej wartościowym zajęciem według pana. I zastanawiałem się, z czego to wynika, że jest pan aż tak zafascynowany mózgiem. Zaprzyjaźniliśmy się. To jest raz. Mózg jest piękny, to już o tym mówiłem. Dwa. Mózg mi się przede wszystkim zawsze odwdzięczał. Robiliśmy wiele różnych innych rzeczy. Pracowaliśmy nad sercem, nad wątrobą, nad orbitą, klatką piersiową. To inne projekty jakoś się nie odwdzięczały. Mózg zawsze na jakichś dużych spotkaniach klinicznych zawsze się odwdzięczał, czy nagrodą, czy zainteresowaniem. Także. Czyli mózg się okazywał tą niszą, gdzie rzeczywiście dostawał pan taki feedback, że warto dalej brnąć w tym kierunku i to też jakby w takim długotrwałym procesie jakby ukierunkowała pana na mózg po prostu, na badanie w tym zakresie. No wszedłem w taki boczny tor, no i trudno się z niego wydostać. Mhm. Poświęca pan trochę czasu na zastanawianie się nad świadomością? Trochę poświęcam. Co miał znaczyć ten wydech? Ale wydech jest taki, że nie mam żadnych specjalnych wyników. Chyba nikt nie ma, bo to bardzo ciężko jest ustalić, na czym polega. Dlatego też pana pytam, bo jestem ciekawy, bo rozmawiam czasami o mózgu i to jest pytanie, które powielam, bo interesują mnie różne perspektywy. No to właśnie, to jak pan rozmawia z ludźmi, co ludzie mówią ciekawego? Może ja się w końcu dowiem od pana czegoś fajnego. Jak ludzie mi odpowiadają na temat świadomości, to mówią, że bardzo ciężko jest ustalić, czym jest właściwie świadomość. Że to jest bardzo subiektywne doświadczenie, doświadczania samego siebie i że nie do końca jest jasne, jak to objąć głową i przez to jest ciężko to wymyślić, czy będzie się dało to zaaplikować do technologii, bo tak właściwie nie do końca jesteśmy w stanie ustalić, co to tak właściwie jest. Mnie się wydaje, że to nie tylko świadomość, ale w ogóle umysł jest czymś, co jest bardzo indywidualnym. Znaczy neurobiologię możemy badać z zewnątrz, umysł praktycznie nie. Oczywiście są jakieś testy, zwłaszcza psychologiczne, które tam pozwalają na mierzenie, ale tak naprawdę nie wiemy, co się dzieje. Wydaje mi się, że jednak wcześniej czy później badania, zwłaszcza na poziomie nano, jak mówiłem, że na przykład ostatnio coś tam próbowałem tutaj działać, na poziomie synaps, na poziomie obwodów mózgu, może umożliwią lokalizację, gdzie jest świadomość, czy od czego bardziej zależy, prawda? I czy w ogóle od czegoś zależy? Czy to nie jest przypadkiem taka wypadkowa tego, jak wiele obliczeń mózg musi wykonywać? No właśnie. Mnie się wydaje, że
Mózg wykonuje wiele rzeczy, ale w pewnym momencie coś musi podjąć decyzję. I to samo jest ze świadomością, bo pewne badania pokazują, że na przykład zanim świadomość świadomie nam powie, że taką i taką decyzję żeśmy podjęli, mózg już wcześniej podejmuje tą decyzję i ją wykonuje. Także ta świadomość to nie jest czymś, co rzeczywiście, tak przypuszczam, co rzeczywiście decyduje. Mówi pan teraz, rozdziela pan pomiędzy podświadomością a świadomością. Przypuszczalnie, podświadomość, nadświadomość, jak tokolwiek nazwiemy, prawda? Ale to tylko jest takim, można powiedzieć, ekranem, na którym się już wynik pokazuje, ale ten wynik gdzieś jest wcześniej. Natomiast jeżeli nam się uda budować modele mózgu na poziomie obwodów, na poziomie synaps i synaptom, być może się zbliżymy do tego, czym jest świadomość, jeżeli znowu założymy, że świadomość jest tylko czysto neurobiologiczna. Czyli, że coś realnie w mózgu ją wytwarza. Tak, jest jakiś obszar odpowiedzialny za świadomość. A nie jest też pewną może elementem energetycznym, który jest wokół mózgu, prawda? Mhm. Na razie zbyt mało badamy, ale myślę, że wcześniej czy później też powinniśmy to badać, prawda? Wiadomo, EEG, MGM, czyli elektroencefalografia, magnetoencefalografia bada pola, które są na zewnątrz mózgu. No więc te pola elektryczne, magnetyczne istnieją. Jak one wpływają? Bo tak to patrzymy na neurobiologię, patrzymy na neurochemię, mamy tyle neuroprzekaźników, no ale jeszcze są te pola, które może też jakoś wpływają. Mhm. To, co jeszcze mi tłumaczyli, to, że świadomość dzieli się na taką świadomość sensoryczną, czyli ja teraz czuję moje ciało, i natomiast świadomość taka, tak zwana self, to jest kompletnie oddzielna część i to jest jeszcze bardziej skomplikowane. No ja tą świadomość sensoryczną bym nie nazwał świadomością. Po prostu jeśli chodzi o somatosensorykę, mamy odpowiedni obszar w mózgu, który odpowiada i każda część, każdy element naszego ciała jest odzorowany w mózgu i wiadomo, że jeżeli tu mamy dotyk, to on nam to natychmiast tam się te neurony aktywizują i wiadomo, że w różnych obszarach mamy różną gęstość, jest tak zwany homunculus, czyli mały człowieczek, zarówno sensoryczny, jak motoryczny. Dlatego te rzeczy łatwiej jest jakoś badać, tak samo jak się robi urządzenia, czy na przykład jest mechaniczna ręka sterowana myślą. Znowu jest łatwiej, bo jest homunculus, czyli ten człowieczek motoryczny, czyli wiemy, które obszary mózgu konkretnie za to odpowiadają. Natomiast takie rzeczy jak świadomość, to przypuszczalnie cały mózg ciała i potem w pewnym może obszarze jest ta informacja do okienka świadomości. Nie wiem, spekuluję oczywiście. A na jakie pytania pan szuka aktualnie? Co pana najbardziej ciekawi, jeśli chodzi o mózg? Jeśli nie, bo domyślam się, że nie jest to świadomość, bo bardzo ciężko to ustalić, więc co panu spędza sen z powiek? Mnie sen z powiek, a właściwie nie tyle spędza, jak nie mogę zasnąć, to myślę, ale w pewnym momencie i tak zasypiam. Są pewne konkretne projekty. Na przykład ostatnio robiłem projekt na RSNH, mówię, to największe spotkanie medyczne. To były dwie dalsze galerie, jeśli chodzi o tą moją olbrzymią galerię obrazów. To zostało wysłane, przyjęte i końcową prezentację. Więc chodziło głównie o to, jak pewne rzeczy o mózgu można przedstawić ludziom, żeby łatwiej mogli to zrozumieć. I tu koncepcja była taka, że to są za tak zwanych otwarć, czyli otwarć kory albo otwarć czaszki. Czyli raczej, żeby bardziej ten mózg przybliżyć do ludzi, żeby mogli z niego korzystać. Inna rzecz, nad którą ostatnio pracowałem, tak powiedziałem, budowa atlasu na poziomie nano, wysłałem artykuł, jakie moce obliczeniowe są na poziomie, żeby obliczyć taki atlas mózgu na poziomie nano. W tej chwili
My jeszcze nie mamy danych, żeby to zrobić, ale wcześniej czy później takie dane będą. Robi to konsorcjum Synaps. My właśnie dwa, trzy tygodnie temu żeśmy podpisali umowę z jednym z partnerów z Tajwanu. Oni stosują tomografię synchrotronową do tego. Też się zastanawiałem, jakie olbrzymie pamięci są potrzebne, więc tego typu projekty. Inne takie proste projekty to z jedną z firm robimy holistyczny atlas mózgu i chcemy zrobić taką wystawę właśnie artystyczną, że ten mózg będzie przedstawiony holistycznie w trzech wymiarach, no i pokazać jego piękno i może z tą wystawą pójść poza kraj. Sekundę, bo zgubiłem pytanie. A to nie szkodzi, to proszę popić trochę wody i wróci. A jak nie, to inne. Nie, bo chciałem i wybił mnie pan tym holistycznym mózgiem i wychodzeniem poza granicę, ale zgubiłem. Ale wiem o to i tak chciałem zapytać. Neurochirurgię zrób to sam w Atlasie. Miał pan takie sformułowanie i to było dla mnie takie zagadkowe, jak to neurochirurgię zrób to sam. Tak. To jest coś, co w ogóle zostało opublikowane. Koncepcja opierała się na tym, że my jako pacjenci idziemy do chirurga i chirurg decyduje, co nam usunąć, prawda? Usunięcie czegoś z mózgu, zwłaszcza jak jest jakiś nowotwór, powoduje, że jeżeli usuniemy czegoś za dużo, to możemy stracić część naszego własnego ja, czy naszej przeszłości, czy naszych pamięci. Jeżeli usuniemy czegoś za mało, no to może ten nowotwór może nawrócić. Więc kto powinien decydować? Czy chirurg powinien decydować o naszym życiu? Czy pacjent sam powinien decydować, prawda? Bo jeżeli chodzi o nasze pieniądze, to przecież nie chcemy, żeby ktoś decydował, jak on te pieniądze wyda, prawda? My to kontrolujemy, ale tu coś najważniejszego nagle oddajemy w ręce innej osobie. Czyli mówi pan tutaj o zarządzaniu takim ryzykiem, że i decyzja ze strony chirurga, tak, i decyzja ze strony człowieka będzie obarczona ryzykiem i tą decyzję teoretycznie może podjąć człowiek. I teraz właśnie pytanie, czy żeby zamiast decyzję podejmował chirurg, żeby podejmował człowiek. Czy to jest technicznie możliwe? I uważałem, że tak, bo tak, można po pierwsze, pacjent dostanie swój skan, nałożymy odpowiedni atlas. Atlas ci powie, to są takie struktury, to są takie funkcje, to jest nowotwór. Jeżeli usuniesz to i to, to będzie efekt taki i taki. Czyli atlas powinien mieć możliwości predykcyjne, co się stanie, jeżeli to usuniesz, prawda? I teraz, żeby... Możliwości predykcyjne na przykład, jak to zrozumieć? Zrozumieć takie, że powinna być pewna... Znaczy, takiego atlasu nie zrobiłem, ale zrobiłem troszkę inny, o którym może za chwilę powiem. Ale atlas powinien powiedzieć, doradzić pacjentowi. Jeżeli na przykład usuniemy tą strukturę, to ty możesz stracić część takiej czy takiej pamięci, czy możesz stracić takie i takie funkcje, ale na przykład o tyle się zmniejsza szansa ponownego nawrotu, prawda? Czyli musi być coś, co szacuje. Czyli tam były dwie technologie. Czyli jedna to jest atlas, oczywiście maksymalnie rozszerzony, pokazujący strukturę i funkcje, a jednocześnie mówiłem o tej systemie do rzeczywistości wirtualnej, wokół którego żeśmy utworzyli firmę, że masz tego typu system, że ty sam możesz tymi danymi sobie manipulować i obejrzeć, możesz zrobić eksplorację twojego mózgu. Czyli sam podejmujesz decyzję, jak ty to możesz zrobić. Potem jeszcze miałem kolejny artykuł, w którym rozszerzyłem tą koncepcję. Był opublikowany w książce Operating Room XXI wieku, czyli sala operacyjna XXI wieku. Czyli głównie to była zmiana paradygmatu,
że zamiast chirurg decyduje pacjent i uważam, że jest technologia, która przy pewnym rozszerzeniu mogłaby to zrobić. Jeśli chodzi o predykcję, pan się pytał, zrobiłem też atlas predykcyjny, ale to jest atlas udarowy i on robił mi predykcję, co się stanie z danym pacjentem za miesiąc, za 6 miesięcy, za rok. To się da tak policzyć? Tak. I to będzie powtarzalne u każdego pacjenta? Na pewno to będzie powtarzalne z pewnym prawdopodobieństwem. Atlas był zrobiony tak, że miałem kilkaset pacjentów, i to byli pacjenci tutaj z kraju, z Poznania. Tylko to byli z Poznania. I dla tych pacjentów zebraliśmy bardzo dużo danych, jak również przez rok ci pacjenci byli śledzeni, co się z nimi stanie. Czyli byli po miesiącu, 3 miesiącach, 6 i tego. I były zbierane tak zwane skale udarowe. Są skale Modified Ranking Index albo Barthel Index, to są skale udarowe, które mierzą, prawda? I teraz ja zrobiłem system, który, zresztą też stworzyły się patent, który mając skan pacjenta, mając miejsce ogniska udarowego, on mi przewidywał, co z tym pacjentem będzie za jakiś czas. Czyli takie rzeczy można zrobić. System był zrobiony, patent był złożony, bardzo dobry artykuł był opublikowany. Co dalej z takim rozwiązaniem? Ja miałem około chyba ponad 700 pacjentów, ale teraz jak się ograniczyło pacjentów do pełnych danych za cały rok, to tam zostało chyba ich 120. No i teraz od lekarzy mówiłem, no jakbyś miał taki system, który miałby może 500 000 pacjentów i pomierzony, zwalidowany, to tak. Czyli znowu te tak zwane badania podstawowe są zrobione, pierwszy prototyp jest zrobiony, a teraz jeżeli chcesz dalej w to wchodzić, to są olbrzymie pieniądze, bo musisz zebrać masę pacjentów, zrobić statystykę i tak dalej. Może za jakiś czas pojawią ludzie, którzy będą widzieli w tym sens i zainwestują w te pieniądze. Może jeszcze za wcześnie. Jak mi pan o tym opowiada, to ja jestem zdziwiony, że do tej pory tego nie było. To się wydaje takie oczywiste. Zebrać dane, które już rzeczywiście te dane i tak są, po prostu je połączyć i stworzyć z tego predykcję tego, co się prawdopodobnie będzie działo. I to się, wiele rzeczy się robi na świecie. Ludzie budują olbrzymie bazy danych, prawda, i się wymieniają nimi, no bo przecież mamy tak znaczne problemy do rozwiązania, a z drugiej strony codziennie w tysiącach szpitali w Polsce, ile mamy, 900 szpitali, zbierana jest masa danych, ale jeżeli one nie siedzą w tej samej sieci, jeżeli nie są kompatybilne, jeżeli mamy różne standardy, jeżeli ktoś nie ma wizji, co z tym zrobić. To mnie tak denerwuje, jak chodzę do lekarzy i wiem, że ci lekarze nie mają dostępu do danych, gdzie ja byłem u jakiegoś innego lekarza. Jakby to jest dla mnie tak bez sensu. Jakby czemu nie ma jakiegoś takiego ogólnego systemu, że ja idę do jednego ortopedy, później jadę do innego ortopedy na drugim końcu Polski i oni powinni widzieć te same rentgeny wcześniejsze. Nie ma czegoś takiego, to jest bardzo dziwne. I to by pozwalało zbierać właśnie dane w ten sposób i później można budować z tego takie modele. Różne dane. Tu akurat było, w tym projekcie było tak, że dostaliśmy wspólny grant polsko-singapurski, więc było finansowanie. Osoby przez rok zbierały te dane, mierzyły te skale. To nie jest tak łatwo, bo trzeba pacjenta złapać, prawda, pójść do domu, pomierzyć mu tą skalę. Było finansowanie, a było z Singapuru, no więc to wyglądało atrakcyjnie, bo tam zawsze potem można do tego Singapuru pojechać, prawda, porozmawiać o projekcie. No więc to zadziałało. Ale wiele rzeczy można byłoby zrobić, gdyby były inaczej zorganizowane. Czyli ja znowu twierdzę, nie mówię, że mamy dobre finansowanie na naukę czy medycynę, ale mamy też słabą organizację i brak jakiejś takiej koordynacji na wyższych poziomach. To się tak mi wydaje, bo ludzie, którzy są bliżej tego, mogą mieć inne oczywiście. Pan dostał order zasługi Rzeczpospolitej Polskiej na rzecz współpracy pomiędzy Polską a Singapurem. Dobrze to wyczytałem? Tak, 2004. I na jakiej podstawie to jest coś takiego przyznawane? Chyba na podstawie tego, co zrobiłem w życiu. I w ten sposób ktoś się do pana odzywa i mówią, że został pan
odznaczony takim orderem? Tak to się odzywa, podobnie jak przepraszam, jak dostałem tytuł Wybitny Polak w 2012. Jest telefon, jest pan nominowany, czy pan przyjmuje? No, jestem uhonorowany, no i tak działa. Mhm. Już wiem, co chciałem panu powiedzieć wcześniej, zapomniałem, uciekła mi myśl. Jak zapytałem pana te pytania, nad którymi się pan zastanawia, to podał mi pan projekty, nad którymi pan aktualnie pracuje i to było dla mnie, pomyślałem sobie, że właśnie to pokazuje, jak i w jaki sposób pan myśli, bardzo pragmatycznie. Nie podał pan jakichś takich wielkich idei, nad którymi się pan zastanawia, tylko konkretne problemy, konkretne rozwiązania i takie osiągalne, a nie nieosiągalne. Tak, i to ma, to wynika z sytuacji, jakiej się znalazłem. Bo z dużymi projektami przyjechałem do Polski, prawda? Mówię, doświadczenie, mam kontakty. Miałem też ludzi, którzy, znam ludzi, którzy też chcieli wrócić tu do kraju, bardzo doświadczeni. I zróbmy coś, co zmieni oblicze tego kraju. Czyli pracowałem przez ileś dekad dla obcych gospodarek. Wracam tu, żeby pracować tu dla tego kraju, dla tych ludzi. Skoro decydenci nie widzą, że jestem potrzebny, no to po kilku latach spędzonych na prezentacje, na rozmowy, na przekonywanie i tak dalej, mówię, robię znowu coś dla świata, bo przynajmniej ludzie z tego korzystają. Jeżeli ktoś tam w Limie załadował 200 obrazków z mojej galerii, no to się cieszę. Jeżeli, w Limie? W Peru. Mhm. Jeżeli ktoś w Norwegii robi doktorat i prosi o pozwolenie, żeby umieścić w doktoracie, no to się cieszę, że to ludziom po prostu pomaga. Także staram się skalować w zależności od sytuacji. Nie mając finansowania, skoro sam i tak muszę sam ponosić koszty typu serwer i tak dalej, to robię tyle, ile mogę, ale nie na zasadzie, nie dostałem finansowania, to niczego nie robię. Myśli pan, że skończy się to tak, że wyjedzie pan znowu z Polski? Nie wiem, dlatego że staram się trzymać we wszystkim balans. I do tej pory na przykład bardzo mnie, zawsze zresztą wspierała mnie małżonka, ona na przykład robi sztukę, robi fantastyczne witraże. Ja często jej mówię, słuchaj, jeżeli ja już przestanę działać, nie musimy jechać za granicę, ja się bardziej zajmę codziennością, a ty rób swoją sztukę. Także w dalszym ciągu coś jako małżeństwo będziemy robili, tylko może ja więcej czasu poświęcając na przyjemności życia codziennego. Zastanawiałem się nad tym projektem Ilona Muska, Neuralink, i zastanawiałem się, pan, biorąc pod uwagę to, czym pan się zajmuje, prawdopodobnie śledzi to, co się dzieje, to na jakim etapie oni teraz są, prawda? Plus minus. Czyli oni zrobili taką matrycę 1024, która jest w stanie czytać sygnały z mózgu, przypuszczalnie z kory ruchowej, tak jak mówiłem, że ten ludzik w mózgu, czyli homunculus, więc tu można takie rzeczy zrobić. No i podłączając taką matrycę, można wyprowadzić sygnały, tak jak oni na przykład podłączyli do małpy, także małpa była w stanie myślą grać w gry komputerowe. To już rzeczywiście działa na takim poziomie, że to można kontrolować za pomocą myśli komputer? Musiałbym popatrzeć na szczegóły, mhm, ale może działać. Ja już chyba ponad 10, może nawet 15 lat temu widziałem takie rozwiązania w oparciu o EEG, czyli encefalografię. Firma chyba z Austrii demonstrowała. No, także osoba siedziała i mówi, ja teraz przesunę myślą kursor w prawo, w lewo. No fajnie, wszyscy byli imprez, że to działa, no ale jak potem się pytamy, no ale czy to każdy może zrobić? No akurat
ta osoba może, a te inne nie. Czyli przypuszczalnie może miała silniejsze pola, czy jakiś większy obszar w mózgu i tak dalej. Więc trzeba by popatrzeć na szczegóły, natomiast na pewno jest to dobry kierunek, bo skoro mamy bardzo dokładną mapę motoryczną i somatosensoryczną w mózgu, to można bardzo dokładnie połączyć dane miejsce w mózgu. No ale mówimy o 1000, prawda, 2 do 8 mówimy neuronów, a w mózgu mamy 10 do 11, więc jeszcze daleka droga. Ale myślę, że gdyby dało się zrobić tak, że rzeczywiście można by myślami kontrolować komputer, to byłby gigantyczny przeskok do przodu. Przede wszystkim cała prokrastynacja by była wycofana, bo by już nie trzeba było ruszać rękoma. Cała ta blokada pod względem wydatkowania energii by była odsunięta, bo po prostu myślami by się kontrolowało. No, jest to jeden z przyszłych kroków, no bo ta komunikacja oczywiście cały czas nasza ludzka się zmienia. Zaczęliśmy od komunikacji za pomocą ciała, prawda, body language, język mówiony, język pisany, prawda, telefony, radio, telewizja, potem mamy internet, czyli już mamy cały w ogóle, mówimy o całym społeczeństwie, no i następny krok, jak mówi wielu filozofów czy neuronaukowców, brainnet, prawda, czyli to jednak ten mózg połączony do sieci. I być może czytanie w myślach innych ludzi. No to można nie tylko czytać, ale można im nadawać myśli, można ich programować, prawda? Więc tu się wiele rzeczy otwiera. I wtedy wyjdzie, czy jest tak właściwa świadomość, czy nie, że wcale jej nie ma. Ale tak jak z wieloma technologiami jest to miecz obosieczny, no więc może zrobić coś dobrego, a może zrobić coś złego. Natomiast na pewno ten kierunek typu Neuralink jest o tyle istotny, że osoby, które mają problemy ruchowe, typu uszkodzony kręgosłup, będzie można zrobić bypass i takie osoby będą mogły, prawda, normalnie egzystować. To jest na pewno piękne rzeczy są, ale to jeszcze, mówię, daleko do jakichś zaawansowanych technologii. Myśli pan, że to będzie jakoś za 10 lat, czy za dużo więcej? Czy ciężko to opowiedzieć? Ale co? Jakieś technologie, które rzeczywiście będzie można zaaplikować do człowieka i człowiek będzie mógł kontrolować komputer. Nie sądzę, że za 10 lat człowiek będzie mógł kontrolować komputer, natomiast mogą być pewne technologie, które pozwolą na zwiększanie możliwości zmysłów człowieka, bo to chyba łatwiej, bo one są lepiej zlokalizowane w mózgu i wiemy, czym mamy do czynienia, prawda, typu Lepszy wzrok, lepszy słuch? Lepszy słuch, typu implanty słuchowe, wiadomo, gdzie należy to szczepić, wiadomo, w którym miejscu należałoby rozszerzyć skalę, prawda, żeby nie od 16 do 16 tysięcy, tylko żeby może i infra, tak jak chyba słonie, prawda, czy ultradźwięki typu nietoperze, czy delfiny, prawda, więc tu będzie na pewno łatwiej. Natomiast żeby kontrolować myśli, może to jeszcze trwać czasu. Być może wcześniej będzie możliwość tworzenia przedmiotów za pomocą myśli, dlatego że tu możemy połączyć mapowanie mózgu z drukowaniem w 3D. Być może coś, co się wydawało, że nie jest w granicach człowieka, że myślą, będzie tworzył świat fizyczny, to może być wcześniej. To by było niesamowite, móc za pomocą myśli drukować przedmioty. Tak, pytanie tylko jak dokładnie, prawda? Bo może najpierw zacznie się od tego, chcę wydrukować kulę, no już powiemy, o, możemy coś robić, no ale żebyśmy utworzyli coś bardzo dokładnego, to może trwać, ale kto wie. Badania nad głęboką stymulacją, żeby pracować nad chorobą Parkinsona, trwały długo, żeby dojść do takiego etapu, że rzeczywiście ludzie mają szczepiane takie implanty? Zaczęło się od tego, że początkowo stosowano
chemioterapię. L-DOPA, taki lek, który pomagał, zresztą był bardzo znany film Przebudzenie z Robin Williamsem, prawda, że dawano lek i to pomagało ludziom, którzy mieli Parkinsona, którzy nie mogli wypić nawet podnieść szklanki wody, bo mieli dużą... Takie drgania mieli. Drgania mieli, prawda, problemy z kinetyką i z napięciem mięśni. I co się okazało, że rozwiązanie przyszło przypadkiem, bo był pacjent, który miał chorobę Parkinsona i któregoś ranka się obudził i się okazało, że cudownie wyzdrowiał. Czyli jest cud, prawda? Chory pacjent jest zdrowy. No ale dla jednego lekarza nie był to cud i powiedział zrobić mu skan mózgu i się okazało, że pacjent miał mały udar we wzgórzu w pewnym miejscu, które jak zostało uszkodzone, to spowodowało, że efekty Parkinsona zniknęły. I to zapoczątkowało stymulację głębokiego mózgu. Wiele firm nad tym pracowało, wielu wspaniałych neurochirurgów. No ja miałem przyjemność współpracować z profesorem Benabidem, który uchodzi chyba za ojca tej stymulacji głębokiego mózgu, a zwłaszcza jądra niskowzgórza, które w tej chwili jest takim głównym centrum, jeśli chodzi, gdzie implantować elektrody. Zresztą był nominowany do Nagrody Nobla. Także ten postęp tu się odbywa, zwłaszcza, że początkowo te elektrody były takie proste, potem stosowano elektrody z czterema kontaktami, żeby można było przełączać. Teraz są elektrody mniejsze. W każdym razie w dalszym ciągu są to proste elektrody, które mają przewody wyprowadzane na zewnątrz, w przeciwieństwie do tej matrycy Neuralinku, która jest wireless. W każdym razie no, postęp się odbywa. Ja dość systematycznie uczestniczyłem i prezentowałem na kongresach chirurgicznych poświęconych chorobie Parkinsona. No i niestety często słyszałem, że właściwie wiemy, że stymulacja działa, ale nie możemy dokładnie wyjaśnić, jak działa. Może dzisiaj to się zmieniło, ale z czego uczestniczyłem. Także no wiele rzeczy w dalszym ciągu w medycynie to jest sztuka, prawda? To jest obserwacja. I eksperyment, który na bieżąco się odbywa. I eksperyment, wracając do profesora Benabida, on bardzo krótko spał, gdzieś 3-4 godziny i mówi, ja w ciągu dnia operuję, wieczorem robię eksperymenty na zwierzętach, żeby wiedzieć, jak dalej rozwijać. Także to wymagało dużo pracy. Jak to jest możliwe, że niektórzy ludzie są w stanie tak funkcjonować, a inni nie są w stanie tak funkcjonować? To jest ciekawe. Dlaczego jedna osoba może spać 4 godziny, a inna nie może? To jest niesprawiedliwe. To jest ciekawe. Jak popatrzymy na statystyki, jeśli chodzi o długość snu, to krzywa jest w ten sposób. Czyli jeżeli śpimy krócej niż 7 godzin, to jest szkodliwe naszego zdrowia. Wiemy, że jak człowieka w ogóle pozbawimy snu, to może mieć halucynacje. Mhm. Ale też krzywa rośnie mocno do góry, jeżeli śpimy za długo, bo to i skraca życie, i zwiększa szansę dostania udaru mózgu. To niedobrze, bo ja śpię 11 godzin dziennie. To może być tak jak z profesorem Benabidem. Każdy ma swój rytm indywidualny. Trzeba też wziąć pod uwagę, że badania i wyniki, jakie czasami słyszymy, to jest statystyka. To jest średni pacjent. To nie kwalifikuje się do każdej osoby. No właśnie. Pan się boi jakichś chorób neurodegeneracyjnych? Czy się boję? Nie wiem. Zobaczymy. A dba pan jakoś szczególnie o swój mózg, żeby zapobiegać? No robię to, co jest konieczne dla rozwoju mózgu, czyli oczywiście ćwiczenia fizyczne, ćwiczenia umysłowe, na ten nie narzekam, dobra dieta.
Bardzo istotne jest, znaczy oczywiście życie socjalne też, które zresztą w Singapurze było no aż za długo, za szerokie, ale bardzo istotne jest pozytywne podejście, bo coraz więcej badań pokazuje, że wiele chorób... Pozytywne nastawienie. Tak, wiele chorób jest związane z naszym negatywnym nastawieniem, bo to wpływa na system immunologiczny i tak dalej, i tak dalej. To jest niesamowite, że taka mała rzecz, ktoś by powiedział, ale jakieś pozytywne nastawienie, to jest jakieś i nieważne, tak. nie warto w to wierzyć. A tu się okazuje, że są badania, które realnie wykazują. Tak. To jest rzeczywiście niesamowite, bo są bardzo konkretne, że zwiększają szanse udaru, czy zwiększają szanse raka, czy negatywne myślenie o innych osobach też uderza w ciebie. Czyli to, co wiemy z religii, kochaj siebie samego, bliźniego swego jak siebie samego, to ma bardzo, bardzo mocne odbicie w naszym zdrowiu. Też są badania, które pokazują, że muzyka pozytywnie wpływa na... A tej mi nie brakuje, małżonka mi codziennie gra. Jakakolwiek muzyka? A tego to nie wiem. Jest po prostu powiedziane, że muzyka wpływa bardzo pozytywnie na mózg. Zwłaszcza pomaga w samych terapiach. Jak się leczy pacjentów, jeszcze się dodatkowo stosuje muzykę, to łatwiej pacjenci pewne procedury terapeutyczne przyjmują. Mm-hmm. A czy poziom inteligencji wynika z tego, jak zbudowany jest czyjś mózg? Czy to jest rzeczywiście tak, że niektórzy ludzie mają jakiś poziom inteligencji i oni nie mogą być mądrzejsi, tak jak słyszałam? To wynika ze zbudowy mózgu, czy to wynika z jakichś ograniczeń psychologicznych, które też by wynikały z budowy mózgu? Nie wiem. Nie wiem pan. Nie wiem, natomiast jak posłuchamy innych mądrych ludzi, to na przykład Darwin mówił, że oprócz głupców każdy człowiek ma takie same możliwości. A to, co robi różnicę, to robi żarliwość, z jakim to wykonuje i pracowitość, z jaką to wykonuje, prawda? I ja się też wydaje mi się, że tak jest, ale podobno są jacyś mądrzy ludzie, którzy mówią, że jest grupa ludzi, która nie będzie w stanie być bardziej inteligentna. I na przykład podobno, z tego co słyszałem, do wojska w Stanach nie pozwalają wziąć ludzi, którzy mają IQ poniżej 80, bo oni nie są w stanie się nauczyć jakichś podstawowych rzeczy, które trzeba wykonywać w wojsku. Mnie się wydaje, ale mówię, nie mam danych, nie czytam artykułów, nie zrobiłem sam badań, że człowiek to jest po prostu taka krzywa Gaussa, prawda? Krzywa dzwonowa. Gdzieś tam jesteś na tej krzywie umieszczony, ale każdy ma podobną pojemność czaszki i taką samą pojemność mózgu. Kwestia tylko tego, że pewne rzeczy mogą być przesunięte. Większość ludzi ma umieszczone gdzieś tam w środku. Część może w kierunku małego IQ, czyli jakiejś głupoty, część w kierunku, że są genialni. Ale ja uważam, że to tylko wynika z tego, jak to przesunięcie następuje. I być może dobrym przykładem są sawanci, prawda? Z jednej strony możesz mieć bardzo podstawowe rzeczy, jakieś ograniczone, a w innym zakresie możesz być geniuszem. Tylko znowu wypadasz z tej średniej, dlatego wkładają cię do tego. To samo dzieci autystyczne. No niektóre są bardzo zdolne, prawda? Ale nie mają umiejętności socjalnych i jednocześnie są wyłączone ze społeczeństwa, bo się nie potrafią dogadać. Albo są ograniczone, ale mają świetną pamięć, świetną inteligencję, świetne kojarzenie. Jest jakaś rzecz, którą pan kultywował przez całą swoją karierę naukową, która według pana pozwoliła panu osiągnąć tyle, ile się panu udało? Jakieś takie najważniejsze rzeczy? Na przykład pracowitość albo... Praca, systematyczna praca. Znaczy wszystko zaczyna się zawsze od marzenia. Każdy projekt to było marzenie. Jakieś marzenie. I to z reguły było tak, że wracałem ze Stanów, jest długa droga przez Pacyfik. To się zastanawiam, dobrze, co ja będę robił sobie w tym roku, czy następne 3 lata. Warto byłoby zrobić to takie marzenie. Potem jak po latach do tych notatek czasami wracam, mówię, to już to wszystko było zrobione. No ale kiedyś to... Czyli zapisywał pan to wszystko. No bo jeżeli potem było marzenie, to mówię, dobrze, to jakby to zrealizować, prawda? Żeby to
marzenie w jakiś krótki opis się przekształcało, to potem się przekształcało no, w jakąś specyfikację projektu, a potem się rzeczywiście w artykuły, w prototypy. Więc na pewno marzenia i na pewno no, pracowitość. To bez tego to w ogóle nie ma o czym mówić. I systematyczność. Czyli jednak trzeba systematycznie działać, a nie popracować, potem bardzo wiedzieć, co zrobić i tak dalej. To jest niesamowite, jak się wraca do tych starych notatek i okazuje się, że się zrealizowało rzeczy, o których się już dawno zapomniało, że się tak. To zapisało i nagle się patrzy, kurde, dokładnie się to zrobiłem. To tak jest specyficzne doświadczenie. Tak jest. Kiedyś tak leciałem nad biegunem północnym i tak mówię, no, jestem nad biegunem, to tu warto sobie kilka takich pomysłów rzucić, no i potem patrzę, co tam ja wymyślałem nad tym biegunem północnym. Także jednak mówię, bez pracowitości, bez systematyczności, bez wiary w siebie, bez elastyczności, bo no masz różne sytuacje, to no, trzeba się dostosować. Trzeba się dostosować. Pan prowadzi kalendarz pisany już na komputerze, pan zapisuje wszystko? Jakieś notatnik? No. Wszystko zapisywane ręcznie? To znaczy Znaczy w ogóle nie prowadzę kalendarza, większość rzeczy pamiętam, ale niektóre projekty, które są bardziej techniczne, to oczywiście na komputerze były pisane, ręcznie raczej. Ręcznie tylko w momencie, gdzie się, może siedziałem w samolocie, jakiś na skrawku papieru, prawda? Na serwetce. A jeszcze pana zapytam, co by pan chciał, żeby się panu udało osiągnąć w przyszłości? Co by było takim zwieńczeniem, taką kropką nad i? Mnie się wydaje, że ja nie mam tej kropki nad i. Bo gdybym miał kropkę nad i, to by znaczyło, że już drugiej kropki nad i nie będę stawiał. Mhm. Więc zawsze patrzę z punktu widzenia kolejnego kroku. Jak mówiłem teraz, pytanie, czy uda nam się zrobić ten atlas z partnerami na poziomie na poziomie synaps. Dalej będę rozwijał tą moją galerię, żeby do większej ludzi trafiła. Na poziomie synaps, to znaczy, że musiały być zmapowane wszystkie połączenia w mózgu? Tak. Tak, to jest gigantyczna ilość połączeń. Gigantyczna ilość połączeń. W tej chwili takie, znaczy 10 do 15 mniej więcej. W tej chwili tylko bardzo proste organizmy typu taka glista C. elegans, a z większych to mucha owocówka 100 tysięcy deuronów, 100-130 mają takie rzeczy zrobione. Ale myślę, że wcześniej czy później dojdziemy do człowieka. Mówiłem o tych olbrzymich projektach w Chinach, 8 miliardów finansowania. Oni już w tej chwili z makro przechodzą na meso, robią badania na zwierzętach, także są też bardzo zaawansowani, jeśli chodzi o połączenia, o konektor. Czyli to jest rzecz, którą chciałby pan sfinalizować, żeby się udało dokończyć? No, nie wiem, czy dotrwam, ale na pewno małe co nieco można to byłoby zrobić w tym obszarze. Tego panu życzę. Proszę jeszcze powiedzieć ludziom, gdzie można pana znaleźć w internecie. Mam dwie strony internetowe. Jedna to jest moje nazwisko, czyli www.wiesławnowiński.com. Tam jest mniej więcej podsumowanie tego, co do tej pory zrobiłem, jakieś tam statystyki typu publikacje, patenty, nagrody, czy afiliacje. A nie wspominałem, że byłem afiliowany z 4 uniwersytetami z pierwszej dziesiątki rankingu światowego, szanghajskiego, dziedzinowe. A druga to jest moja galeria, czyli www.nowinbrain, czyli teraz w mózgu, .org. Ta galeria, właśnie repozytorium zawiera 12 różnych galerii. Są też fajne galerie, typu na przykład jedna jest o funkcjach mózgu, jedna jest o chorobach mózgu, a ostatnia jest artystyczna, bo też były pytania, jest artystyczna i tam jedną z jej części to jest taka galeria Pokój przez mózg. To mi się wydaje jest ważne przesłanie. Ja często mówię, na świecie jest ile 8 miliardów ludzi, tyle konfliktów,
a w mózgu mamy 100 miliardów neuronów i one ładnie sobie współpracują na korzyść całego mózgu, na korzyść całego organizmu. Może powinniśmy się uczyć i bardziej pokojowo podchodzić do życia. To jest piękne przesłanie. Dziękuję. Dobrze. Dziękuję paru bardzo za rozmowę w takim razie. Dziękuję serdecznie. Miło mi było. Wzajemnie. Siemanko. Od teraz specjalnie dla Was będę nieprzygotowany nie dwa, a trzy razy w tygodniu. Nowe podcasty we wtorki, czwartki, niedzielę o 19:00. Pozdro.